No, dobra, git. Y jesteśmy chyba z powrotem. Y Da jest tamtego żadnego słyszysz przyciska cię? nie przyciskuj. Nigdy. Właśnie teraz ze względu na wtopę z ostatniego odcinka zainwestowałem. Nie wiem, czy słyszysz w tle. Taką osobę, co cię po łapach bije, jak próbujesz wyłączyć. Aji! linijką, Jezus, stoi taka zakonnica, wkurwiona jak to wszystkie zakonnice. <laughs> I tylko tą linijką przebiera między palcami tam. Trrr! Ona ogólnie Uf. jest znana. Wiesz, bo to się z... Mało interesującymi ludźmi nie zadajesz pewnie, więc tak. ona jest znana też z tego, że umie obracać tym długopisem między palcami, a jak trzeba, a. to ja też i tą bliniką, którą cię napierdala Dokładnie. po rękach, żebyś. Przypadkiem Dokładnie. żadnego przycisku nie wciskał, jeżeli nie wiesz, do czego on służyć miałby. Miałby. Ale ja tylko tu. Nie, ale to oczywiście o czym mówisz, to jest pen spinning. Pen spinning, który nie, pod żadnym pozorem nie mylić i nie wpisywać mit spin, bo to jest absolutnie co innego. Mic <laughs> <spinning>, e, tak. <laughs> To jest taka specjalna strona, taka jak trochę jak Lemon party i tak dalej, jeżeli chcesz komuś e, narobić kłopotów. A... Ale a ile mit a jest... spinów zaliczyłeś? Bo tam jest, <laughs> tam jest licznik na dole. Nie, no to nie. ja nie jestem za dobry w to akurat w takie yy, wsiedzenie i wpatrywanie się w to. Ja muszę od nas żywo zobaczyć. Kwestia jest taka, że to o czym wspomniałeś, to jest instytucja oczywiście ŁUPI Goldberg, która stoi za tobą i mm -hmm, patrzy się na ciebie. Ale no tak. nie, ja klikałem tutaj, gdyż Mam oficjalnie wynajęty właśnie taki sprzęt, który będzie mi normalizował wszystkie teksty. Mam tutaj na bieżąco klawisze. Wpisuję mhm. liczby różnej. Wydaje mi, czy słowa, które wypowiadam, mają wartość logiczną, dodatną, czy ujemną, czy też kłamie, czy mówię prawdę, czy to, co się znajduje w moich ustach jest z kamieniem? E, e, Kalumni, czy też e, słodkim chlebkiem prawdy. E, no, tak, bo musimy się odnieść do sprawy, w której e, skasowałem e, sam poprzedni odcinek, będąc ESTUPIDO! <suszy> po prostu. <śleszy> idiota! Ale chyba naj najgorsze w tej historii jest to, że byłeś trzeźwy, jak to zrobiłeś. I, to, Aha, i bo no. wiesz, inaczej mógłbyś używać drug defense, tak zwany. Tak, 60-70% defense też jest znane. Dokładnie, tak. How high are you? To jest słynne pytanie. No tak, faktycznie na pełnym trzeźwiaku, po prostu to był dosyć taki intensywny dzień i skończył się tym, że po prostu wcisnąłem z zamknięcia myślałem, że zapisałem, a nie zapisałem Audacity program, któremu chcemy bardzo serdecznie podziękować, nie prowadzi takiej, wiesz, że on kopie zapasowe, nic z tych rzeczy, jest to co jest nie ostrzega nie krzyczaj, dobrze tak ja będę tyle. pamiętał tak, jasne, ja, so, no wybacz no to się też musiało zdarzyć, wiesz, tyle odcinków, to już jest chyba, któryś z piętnasty który e, co najmniej, dziesiąty sezon jakieś... 15 odcinek Dokładnie, już coraz zmęczenie wkrada się w nasze głosy. Eee, <laughs> nie, nie, nic z tych rzeczy. Nawet się cieszę, e, zwłaszcza, że mamy do dzisiaj do poruszenia kilka tematów bardzo ciekawych, smacznych przede wszystkim. E, tematów długich, e, tak jak e, i wyczekiwanych e, przez o, wielu. O tak, jak, e, może zacznijmy o, od czego byś chciał zacząć? Ja, może taką, bo dawno nie mieliśmy żadnej polecenia e, gierkowego żadnego. Czy ty znajdujesz w, e, e, Czas między um, awansem społecznym na kamienicznika, a mm -hmm. e, swoimi normalnymi zajęciami, żeby coś tam jeszcze się oddać. Ja taki... znajduję tylko czas, żeby kliknąć w darmowe gry na Epiku i już zauważyłem <grym> też, że to jest takie, że tak klikam i sam dobrze wiem, że jak to klikam, bo wiesz, no z Polski jestem, tak. to dają za darmo, to biorę, nie? <grym> Dokładnie. Ale jak już, jak już jak klikam, to wiem, że nigdy nie zagram w tę grę. <ś handcuffs> nie, nie, szczególnie jak Zwłaszcza, wiesz, jeszcze, że tak, się, no. jeszcze jak się wyświetla logo Windows, to już w ogóle wiem, że w nią nie zagram, bo to wymaga jakby bariera wejścia jest troszeczkę większa, bo zazwyczaj klikam na, na tym, na Macu, mam go wiesz, na kolanach i tutaj piriri, piri, tiki, tiki, hmm. nie? A tak muszę wstać, pójść do drugiego pokoju, mm -hmm. usiąść przy biurku, coś, więc no niestety nie, ja jestem cały czas tylko i wyłącznie kowbojem. Mhm. No, A, i muszę przyznać, tak, w Red Dead Redemption już jestem, uh, już mam 60%. Więc 60%, wydaje mi się, że. 60-70%, 60-70%, tak. dokładnie, tak. I Artur wyraźnie to widzi. No, powiem ci, że niesamowita gra, nie? Tyle Aha. emocji i tego, jak. N nie wiem, czy się kiedyś zżyłem tak z NPC-ami. No, hmm. Dobra, możliwe, że się zżyłem, nie? Ale to, to były NPC, które albo mi towarzyszyły, wiesz, za dzieciaka w, w Falloutie hmm. jedynce, albo dwójce. Tak. A wtedy w, wiesz, bo to była taka dziwna relacja, że ich można było zgubić, oni mogli zginąć. Mogłeś tych tak, tak. rozstrzelać e, na pół, tak, tak, robiąc burst z tego, z Vindicator Minigun. minigun. No, a. I co, no, jeszcze może jakieś takie gry, w których gdzieś ten to miałem tego towarzysza przez całą grę może. Ale mm -hmm. tutaj wiesz, no to są po prostu ludzie z twojego gangu, którzy są... głównie masz do nich dostęp. W... No, oczywiście, że chodzisz z nimi na jakieś tam side questy, albo robisz nawet główne questy z nimi, nie? Jak napadacie na banki mm -hmm. i tego typu sprawy. Ale. Wydaje mi się, że zżyłem się z nimi przez to, że no ja gram w tę grę tak, jak chciał pan Mariusz Rockstar, twórca tej mm -hmm. gry, czyli tak. no role-playuję ją, nie? Jakby mi nie mm -hmm. przeszkadza kompletnie to takie tedium tego... bo To tam dość może... dużo tego jest. Tylko ci przerwę. Mm -hmm. Oczywiście szefem nie jest Mariusz, tylko Maciej Rock. Star, Aha, przepraszam. Ten, prowadzący przepraszam. też idola pierwszego. Sorry, ja nie wiedziałem. No, z, z, no ja się nie znam na tych... No Ale zlicach, trzyma jakość i, na... i słyszałem, że ta gra też zbliża się do takiego właśnie... Mm, no, jeśli chodzi o wykorzystanie medium, jakim jest, są gry komputerowe, takiego pełnego, ponieważ mamy tam wszystko praktycznie, mamy przepiękne elementy wizualne, masz tę narrację, o której wspominasz, postaci świetnie stworzone, muzyka, no tak, wszystko no, no, tam. No, zgram, o, o tak? muzyka jest świetna. Ostatnio właśnie miałem przy, na początku nowego tego, nowego mm -hmm. rozdziału po prostu odpala się kawałek, wiesz, to jest jak, to jest, bo ta muzyka jest tam używana, wiesz, szczególnie jakby takie. No bo jestem ta ambient, ambientowa muzyka, nie gdzieś mm -hmm. jakieś takie. Muzyka tła, taka troszeczkę tak. zrobiona, ale te utwory muzyczne, faktycznie nie z jakimś tekstem, jest więcej tam tak. instrumentów niż tylko pianinko i plumkająca gitara, są bardzo sporadycznie używane. I taki to, ten moment skojarzył mi się bardzo mocno. I tak poczułem, że o kurde, chyba to jest jakiś taki wiesz, ważny moment w, w fabule, mm -hmm. albo coś, jestem blisko końca, bo tak. skojarzyło mi się to z tym momentem, jak wjeżdżasz za pierwszym razem w Red Dead Redemption e, do Meksyku. I też jest mhm. kawałek z, właśnie z tekstem, nie? Z, to chyba D'Angelo pełną... nawet, tak? Słuchajcie mnie pamięć nie myli, to chyba DiAngelo nawet go nagrał, tak? Nie jestem pewien, ale oni go, udało im się namówić po 10 latach, prawie chyba od wydania ostatniego utworu, D'Angelo zaśpiewał w grze Red Dead Redemption. Tak teraz wygląda świat. Wiesz kim jest D'Angelo? Tak, 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 ale, ale próbuję właśnie sprawdzić. To nie. jest nie do sprawdzenia. E, chciałbym tutaj wszystkim nie, słuchaczom Nie, 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 nie D'Angelo. fuck. What? Nie. A kto? E, Jose Gonzalez. Ciągnął bitch, to jest, I to to Gonzalez was. far away, tak się nazywał, tak? Jose Gonzalez. Tak. Oli oh, to też go znam. Tak, no, ja widzisz, no, ja wiem, ja, ja go nawet trochę hejtuję za to, że on sobie przywłaszczył ten e, Heartbeats. A nie, on nie A, przywłaszczył no. Heartbeats. Nie, zaraz, jak to było? Kto? Ja już nie wiem. Kto, kto, kto pierwszy śpiewał Karen Dreyer? Miała The Knife, miała hardbeats jako pierwsze, a potem Jose Gonzalez zaapropriował e, tak, skandynawską kulturę e, tak. i, i stał się gwiazdą, ponieważ użyto tej, tej wersji w reklamie e, tele, radioodbiorników telewizyjnych e, firmy Sonicu. Soniczu Pikachu, nadmienia dalej. Marek, Marek Ronson, znany złodziej e, i tak naprawdę człowiek odpowiedzialny za to, że Amy, e, Amy Windhouse zmarła, prawdopodobnie. I rzucam te oskarżenia z pełną odpowiedzialnością. Ja widziałem dokument swój... i ja jestem przekonany. Widziałem. Tak jest. On zabił ją. E, Whitney Houston, e, never Owylawer. Wszystkie te znane. Ona Rzeka, że Aha, co z nim Markiem Ronson? Aha, on na, miał płytę kiedyś wydał na, swoją własną, osobistą mm, i to było dość dziwne, bo on jest producentem takim true and true, prawda? Takim klasycznym butem. Tak tak, 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 tak. I tę, tę płytę mi polecono nawet kiedyś, żebym sobie przesłuchał mm -hmm. i dał temu szansę. Jest to jeden utwór, który zapadł mi w pamięć, to jest właśnie bardziej taka troszeczkę panoptikum w jego wykonaniu, czyli zgranie wszystkich, naprawdę, no nie wszystkich, ale bardzo znanych utworów oraz ich coverów, które są jeszcze bardziej znane, taki po prostu można rzec, wiesz, taka podróż przez historię kradzieży. <laughs> <laughs> Więc trochę to do Red Dead Redemption pasuje, ale nie wiem, zaraz, Macron nie był w Red Dead Redemption. Nie, słuchaj, nie, to nie, nie ja nie wiem czemu ty... <laughs> W takie nowe byty. Wracając do moich ty, do moich A, kompanionów. Da, no. Ja roleplayuję tę grę i, i ja jestem przekonany, to że jeżeli nie roleplayujesz tej gry i starasz się, wiesz, biec przez nią jak najszybciej, to ona jest wpływająca. Chociaż podejrzewam, Najpewno. że wiesz, korzystanie z Fast Travel. No dobra, Fast Travel trzeba odblokować. Ja nie korzystam tak. z Fast Travel w takich grach A, zazwyczaj. Mm, A Wiesz, znałeś. tak czuję, że powinienem to wchłonąć, nie? Staram się też nie korzystać z mapy. E, mam głównie jakiś kompas, coś, co, co tutaj co prawda, mm -hmm. mi się, co prawda włącza mi się ten taki stres, tego, że zgubię jakiś random encounter, które też tak. są po prostu, a, mnie, nie? No ale ta. jakby cały czas masz ten lub, a właściwie to nie jest lub, bo niewiele rzeczy cię zmusza do tego, żebyś ty wracał często do tego obozowiska, mm -hmm. ale jak ja wiesz, po, poluję na jakiegoś tam łosia przez kilka dni już w tej, w, 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 w lesie, albo wiesz, robię jakieś side questy gdzieś tam po tym, po, po prairie. To w pewnym momencie mam takie kurde, powinienem chyba wrócić już do obozowiska, nie? Pokazać się, tak. co tam u mnie słychać, wiesz, zjeść zupę. E, napić Pewnie się każe, tak, ja tak. ja uwielbiam po prostu to, że wiesz, ja mogę tam podejść i gotuję się, wiesz, jakiś stew się stewuje na tym, na, na ognisku, mogę sobie podejść, nałożyć go i wiesz, trzymam to cały czas w rękach. Mam ten e, prawy trigger do tego, żeby to zjeść, ale jednak mogę sobie cały czas z tym chodzić gdzieś tam po obozowisku i gadać z innymi ludźmi wchodzić z nimi w jakieś interakcje. I, mm -hmm. I też to robię. Ja wiem, że to jest głupie i ostatecznie marnowanie czasu. Szczególnie jeżeli mówi, to w ogóle dziwnie to brzmi z ustosowy, o której. Blech. nie mam ostatnio za dużo czasu, a jednak poświęcam tak. czas na to, to chciałem powiedzieć nie? no i właśnie no tam jakby wchodzisz wartości, w te interakcje ta. wiesz, ci, ci, oni cię zaczepiają też, odnoszą się do jakichś takich wiesz, waszych albo wspólnych przeżyć, albo jakichś takich questów mm -hmm. większych, które się właśnie wydarzyły, Jest, wiesz, obserwujesz też dynamikę między tymi postaciami, kiedy zajmujesz się czymś zupełnie innym albo gadasz z kimś zupełnie innym i nagle słyszysz dwie postacie kłócące się, nie, I jesteś wiesz, idziesz tam i możesz być wciągnięty w jakąś historię i mm -hmm. no to sprawiło, że ja naprawdę jestem mega zżyty z tymi, z tymi postaciami. Tak. Już kilka razy zdarzyło mi się po prostu krzyczeć, wiesz, wykrzykiwać imię tej osoby i nie... Wiesz, nie chcę tutaj A. spoilować, kto ginie, kto nie ginie i czy w ogóle ktokolwiek ginie. Nikt nie ginie. Nikt nie ginie, Pewnie. no ale, ale jest naprawdę to, to niesamowite, nie? I też to, jak no, ten... ten ta... Dla mnie uh, Grand Theft Auto 4 było świetną grą przez to, jaką, jaką postacią był Nico Belik, nie? Um, mm -hmm. Czy tam Bellic. Um, tak. GTA 5 było troszeczkę bardziej kartuni znowu, nie? I tam wiesz, jasne mm -hmm. oni też mieli te swoje problemy, ale wiesz, miałeś zawsze, miałeś Trevora, który był, tak. e, który był wariatem, miałeś Franklina, który no, jakby nie patrzeć był takim stereotypem homie. No i jedyną taką, wydaje mi się, troszeczkę głębszą postacią, miał być Michael, nie, ale też mm -hmm. wpadł te tropy umęczonego, no, wpadł w trop e, tonego soprano troszeczkę. Tak. A w się. GTA 4, Nikobelik, no był taką, wiesz, no, z, umęczoną postacią. Nie? I też rozrywaną mm -hmm. właśnie między tym, że z jednej mm -hmm. strony to jest Am gra, i on jest jej mm -hmm. bohaterem, tak? I jest takim gościem, tak. który no, może chce robić dobrze, ale życie mu na to też za bardzo nie pozwala. E, I Artur jest bardzo podobnie zbudowany, nie i mm -hmm. no naprawdę. Mwah. Piękna, wspaniała no i na... gra. A, tak. e, i, i dlaczego mówiłem o tym tedium też, o tym takim, mm -hmm. tej powtarzalności, tym wiesz, robieniu rzeczy, co, no nie wiem, no skórowanie, oglądaniu animacji, skórowania zwierząt, czy tam lutowania ziomków, nie? i że mi to nie przeszkadza. No ch chciałbym to skontrastować z Animal Crossing, do którego się przyznaję. Nie zaglądałem już od jakiegoś czasu, bo kurwa pokonały mnie te jebane bałwany. Przepraszam, że przeklinam, ale ja nie mam siły po prostu. Nie mam siły do tego, że ja kulam tego bałwana tak. według wszystkich znanych mi metod i on, jeżeli nie jest równo 10% mniejszy, to nie będzie perfect snowboyem i ja nie dostanę wystarczającej ilości crafting materials. Fuck Aha. me sideways. Naprawdę. I ta gra mnie pokonała, bo tak. znaczy, pokonały mnie snowboje, nie? Ale to tak naprawdę się przenosi na każdy inny aspekt tej gry. Zrobienie najmniejszej operacji w tej grze wymaga od ciebie przeglądania tych samych drzew dialogowych wiecznie. Jak się pomylisz, to musisz, wiesz, całe drzewo dialogowe od odwalać od nowa. I co chwilę są jeszcze jakieś takie. No jest zero quality of life updates po prostu w tej grze, nie? Zauważyłem. Zaraz Ci dam, powiem. Wiem, że to ty chciałeś powiedzieć o grze, ja tutaj od 20 chyba minut już gadam o tym. Nie, mógł, mam mógł, tylko mógł. nadzieję, że to Ale się ja mam tylko jedno pytanie. Czy jak sprawiło to, że ci się nie udało stworzyć Snowboya, że jak, jak się z tym czułeś? O Nie no, stary to był no mega, byłem wkurwiony do, do tego stopnia, że po prostu wyłączyłem konsolę i zabrałem się za Red Dead Redemption, nie? I... A czy włożyłeś sobie wistika do dupy? Bo, bo są takie nagrania w internecie, gdzie ziomek bardzo zdenerwowany, właśnie? E, włożył sobie pilot, to był pilot, tak. <grym> A, przepraszam, dobra. Halo, to był pilot, wyobrazić. bo mu tam Rejda w Wowie coś mu z nim zrobili, nie pamiętam co, ale potem przecież się okazało, że to prawdopodobnie był fake i on był ten, starał się. Powiem Ci on tak Powiem Powiedz tak, gdyby to było 10 lat później, to on byłby teraz tak. największą gwiazdą w ogóle internetu i byłby milionerem gada, i tego typu rzeczy. Chłopie. Chłopie! My byśmy gadali o człowieku, który by miał własny dom pełny nastoletnich YouTuberów. No, no, który... no pewnie tak, pewnie no, tak, tylko no. wyłącznie za to. No ale co no. zrobić? Wracając ale dobra, do programu porównywałeś... Ancestry, bo przerwałeś tak. mnie, <laughs> chciałem dokończyć. Nie, no więcej rantów, tak, ale, ale ciekawe, bo jakby rozumiem, że gra, no to jest granitendo, więc ona ma te wszystkie swoje też wbudowane ze względu na to, że to jest granitendo ograniczenia, że ta gra nie ewoluuje. To znaczy, prawda? jedna sprawa to jest to, że to jest granitendo, Nintendo i Nintendo jest troszeczkę jak Apple, yy, czyli ma opinię. I po prostu hmm. ma opinię na temat tego, jak powinny rzeczy wyglądać, tak? Dokładnie. Czyli na przykład ma opinię na temat tego, że online powinno ssać permanentnie od 15 tak, lat. A mimo, tak, że tak. wszyscy inni jakimś cudem wykminili tak. już, jak działa online. A ja tutaj dalej muszę, stary, zainstalować aplikację tak, mobilną. Aplikację, tak. tak. I jeszcze na to... Zauważ, jakie to wszystko jest klanki tam. To zawsze jest tak, jakbyś się... Jak... Kurde, chcesz się połączyć na głupi mecz w Smashu. Chcesz pojeździć sobie na karcie i to oznacza, że musisz wysłać gdzieś zapytanie, kto się tak, zaakceptuje. Jeszcze tak. się... tak, kto tak działa w XXI wieku? To wszystko wygląda jak internet sprzed, wiesz. Ja, ale z drugiej strony, jeżeli, wiesz, może chodzi też o to, że oni bardzo dużo rzeczy na japoński rynek też dalej tworzą. Nie, wiesz co, to, nie wiem, jakby, ja rozumiem, że ta gra ma za zadanie jakby nauczyć się tego, że, wiesz, takiego spokojnego podejścia. To jest to, co ja mówiłem dokładnie mm. prawie rok temu, jak zaczynałem w to grać, nie? I takiego <laughs> niemin min-maxowania. Oczywiście to jest inna sprawa, że mm. to też mi się nie Udało. A, z, <noise> dlatego pieprznąłem w nią przy okazji Snowboy, <noise> nie? <głos> Stary, ale swoją drogą niesamowite, bo dokładnie, właśnie rok temu, sam przyznajesz, mówiłeś o tym, że to jest gra, która nauczyła mnie cierpliwości. Nie, nie nauczyła nie... mnie, że mam nadzieję, ja, jakby ma, mam nadzieję, Ach, no że nauczy mnie, bo wtedy w nią grałem, zaczynałem grać, nie? I to, na początku jasne. jakby tych, to, to mnie aż tak nie, no, no nie miałem no. tego ciśnienia, nie? Ale Aha. bardzo szybko to się właśnie zmieniło w min-maxowanie tych wszystkich hmm. rzeczy i ale też Słuchaj, bo to doprowadza do takiego stanu, i to, to jest akurat rzecz, którą ja widziałem, jakby wiele osób w internecie, więc to na pewno prawda, e, to potwierdza, <laughs> że jakby ona w pewnym momencie cię zniechęca do robienia rzeczy dalej, nie? jeżeli nie masz planu. I ja się posuwałem do takich rzeczy, że jak terraformowałem swoją wyspę, to najpierw robiłem projekt tego terraformingu w, w third party app jakimś, nie, który pozwalał mi po prostu to odtworzyć, bo to byłoby szybsze, niż wiesz, to, że ja za każdym razem, jak postawię gdzieś źle cliff, to muszę. Klikać przez 15 sekund, żeby w ogóle móc zburzyć tak. ten klik, jakiś, nie? To jakiś shop stoi, musisz mówić, na pewno chcesz zburzyć ten klik? Na pewno chcesz inna to zrobić. Sprawa. ale słuchaj by udzielić musisz... tak, ochuj to jest. ochuj to jest dodatkowe menu, które się jeszcze popapuje i musisz zejść, i nie, odruchowo nigdy nie jest ta y, odpowiedź, która jest najczęściej tak. wybierana, nie jest podświetlona tak. jako pierwsza. Nigdy. To jest jakby siedział ziomek i wiesz, oni robili bagania fokusowe i tak Ej, dobra, czy częściej klikasz to, czy to? No, częściej klikam opcję A. No dobra, to ustawmy koniecznie na B. Koniecznie na B. Dlaczego? No, żeby był jeszcze ruch, więcej... Tak, więcej zabawy. A no, może, ale wiesz co? Może to wynika z tego, że ta gra, ona troszeczkę, chyba, za duże oczekiwania mają ludzie względem niej. Bo czy w poprze... bo to, ja nie znam nawet za bardzo historii tej franczyzy. Czy to mm -hmm. była też taki, taka gra, którą ludzie grali przez długie tak, lata? Tak, 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 tak. Ona ma tak zawsze hard, ma tonę hardkorowych fanów. Słuchaj, są ludzie, którzy dalej, dalej grają w New Leaf, nie? Na, okay. na 3DS-a. I... No cóż, no ale dobra, to we wszystko ludzie grają. Kwestia jest, czy tam nie jest tak, że ty doszedłeś jakby do końca kontentu i, i, i w pewnym momencie eee, może no nie, nie było. No bo już wiesz, więcej? Jakby ta gra ma zaplanowane 3 lata update'ów jeszcze kontentu No jasne, A. głównie to jest content, to, jest, no co tam wszystko to jest kosmetyk No głównie ta, to są jakieś tak nowe właśnie. mebelki i tego typu rzeczy. Ja ci powiem tak, ja nie doszłem do mojego endgame'u nie? Czyli ja dalej mam niektóre domki na plaży, bo je przesunąłem no. na plażę, wyprowadziłem tych ludzi na plażę, żeby jakby móc steraformować coś i po prostu się poddać dałem w pewnym momencie i to okay. mnie trochę boli, nie? I czuję, czuję taki, chcę do tego wrócić, chcę znaleźć jakiś takie chwilę na to, takiego spokojniejszy okres, żeby właśnie wrócić sobie do tej gry, mm. ale y, zauważyłem, że buduje się we mnie takie anxiety, taki niepokój związany z tym powrotem, z tym, że wiesz, bardzo długo mnie już tam nie było i stary, no myśl, wiesz, myślę o tym tak raz w tygodniu, nie, gdzieś mi tam mignie temat tak. tego. I ostatnio znalazłem artykuł w internecie właśnie o, o, o tej obawie, że ja nie no jestem no. jedyną osobą, nie? że ludzie ogólnie mają, właśnie czują te takie te absurdalne po poczucie odpowiedzialności przed grupą cyfrowych zwierzaków że o tak, kurde wiesz, zostawiłem się. je tam i wyspa zarosła chwastami i pewnie gdzieś się zaległy mm. karaluchy, a jeszcze jak wrócę to oni będą mówić gdzie byłeś, czemu wiesz, czemu ci tam nie było coś i wywoływać u ciebie skońale. jakieś takie poczucie... Powinni ci, wiesz, ci mieszkańcy rzucać ci swoje martwe dzieci pod nogi, i tam to twoja wina, to ty nas opuściłeś Kacper, po prostu jest taki pełen shaming. Ja to rozumiem, Ale rozumiem, chociaż to wynika pewnie z tego, że podświadomie czujesz, ile, wiesz, godzin włożyłeś. Tak, to tak i, one I chciałbym, wiesz, chciałbym są... mieć tę tę, tę, tę pocztówkę, nie, którą mogę pokazać, A. i wiesz, ktoś przyjdzie i mogę to odpalić i powiedzieć, popatrz tutaj, pochodźmy sobie po wyspie. No bo prawda jest taka, że fan tak. z tej gry już dawno mi minął. To, to jest prawda. Jasne. Dlatego teraz znajduję tylko tam jedno popołudnie w weekend hmm. staram się kilka godzin wyrwać na, na Red Dead Redemption. Potem powiem tak. Ci full disclosure, potem idę w Wiedźmina na 3, nie? Jednak, a, potem, a potem się rzucę pewnie na jakieś souls like i tego typu rzeczy. Ja mam, wiesz, o, mam Jezu, całą tą, y, mam, 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 mam cały baknot gier jak... na PS4, tak, więc mnie w ogóle, wiesz, jo, to, że Ty się jesteś nie da dostać PS5, to mnie w ogóle nie interesuje, nie? Bo ja mam Kevin spider man nie? Ale ja jesteś wyraźnie, tutaj idziesz jak Kevin Fe Feige, który ma po prostu Face 3, to będą gry, kurwa, Namco Bandai z roku 2019. Już tam jest wszystko rozpisane elegancko. No, ale słuchaj, no jest, no, wiesz, czasu jest mało, nie, jest naprawdę dużo. A chciałbym, też, a, a chciałbym też połapać trochę tych indie tytułów. E, tak. No, disco Elysium cały czas czekam. Mam nadzieję, że święta 2021 to będzie disco Elysium <grym> dla mnie, nie? Ja ci powiem, że pograłem w to, przyszedłem raz i mi na razie starczy. Nie widzę tam za dużo replayability, i to jest bardzo też gra, która nie. W sumie można tam rzeczywiście spędzić dużo czasu, ale też nałapałem się klimatu dość dużo na pierwszym playthrough. Ja to, no, to o czym ja wspomniałeś. Spoko. Widzisz, to co wspomniałeś o tym Red Dead Redemption, to jest rzecz, o którą chciałem cię w sumie też zapytać, bo wraż, wraz, z wraz z rozwojem tego, jak, jakie możliwości dają da hardware tam ta, tak naprawdę, bo popatrz, że w sumie jesteś w stanie w, w ramach takiej gry jak ten Red Dead Redemption wygenerować świat, który jest dość złożony, tam tych procesów jest od cholery i to tylko będzie chyba rosnąć, tak mi się zdaje, bo ja myślałem, wiesz, tak samo pewnie jak ty, że GTA 3 to jest już koniec, <grym> nie da, wyżej nie, nie będzie. Nie <grym> to no, pan Andreas, nie no, możesz iść na siłkę tak. i w ogóle, ale tak. pozwól, że tutaj wiesz, o co... już... Nie, mhm. wiem, tylko ja, przejdźmy może do jakiegokolwiek meritum, bo kwestia jest że czy ty sądzisz, że uda się zrobić za, załóżmy w ciągu następnych 10 lat świat tak e, autentycznie imersyjny, nie? w którym, jak wspomniałeś, że ty się przywiązujesz do osób, które są jednak e, tylko ciągami kodów, to czy będzie już coś, co przeskoczy dalej? Myślisz, że będziesz miał takie ależ autentyczne lęki. Po, ależ zalew, mój drogi kolego, hmm. ty jest spod kamienia, dopiero wyszedłeś chyba. Czy ty ha? nie słyszałeś o tym, że w grudniu 2020 wyszła już gra. Która tak, skończyła wszystkie gry i ma najbardziej immersyjny tak świat na świecie jest nim Cyberpunk Dokładnie. 2077 polskiej firmy CD oh, Projekt yeah. Red. Wartość akcji Nie, 7. Siedem, faktycznie siedem, ale już czytałem e, bardzo fajną wypowiedź na Twitterze w internecie, więc to też musi być prawda. No. Otóż, że, że już polscy fani się zwęszyli, że tak naprawdę chodzi o to, żeby specjalnie obniżyć wartość akcji, nawet do czterech, e, po to, żeby Żydy wykupiły. No, no tak, <laughs> ale raz. Tak I teraz tak. Tak, tak, od razu jest tam cała coś, że już niedługo będzie przejęcie, i tutaj jest szybkie wytłumaczenie, że chociażby nawet. O, każdy prezes i każda preze, pre, pani prezes e, e, głównej firmy, e, która się zajmuje wydawaniem gier e, na świecie, to jest oczywiście i tutaj jest pełne imię i nazwisko zapisane talmudycznie. E, no to słuchaj, nie, no, ja ale... chcę dwie rzeczy. Pierwsza, zaraz ci odpowiem tak. na Twoje pytanie, bo jeszcze A, nie odpowiedziałem. Tak? Ale skoro już jesteśmy przy CD-projektu, ja bym chciał wrócić do baszowania Ilona Maska za to, że udziela porad stonksowych. Tak, tak. Chciałem Wspominałem kilka audycji temu o tym, że CDPR znowu poszedł do góry właśnie przez to, że Elon Musk powiedział, o hello, CDPR. Nie? I nagle bum mhm. wyskoczyli do góry. I ktoś się tam pytał w komentarzach, dlaczego my się go tak czepiamy? Ja się go czepiam, bo to jest bilioner. Miliarder, który się bawi y, czyimiś pieniędzmi. Bo te akcje skoczyły tak. do góry. One skoczyły do góry, bo ludzie je chcieli kupić, tak? Ludzie chcieli je kupić, bo, bo Elon no powiedział uuu, hello, bla bla bla. Trzy dni później, niecałe pewnie, te akcje spadły do tego samego poziomu, na którym były, zanim Elon się za to zabrał, tak? I jaki był tego efekt? No, część ludzi, którzy już miała te akcje, pewnie je sprzedała i może się wyrównała, może coś zarobiła, ale też bardzo dużo ludzi, którzy po prostu się na to rzucili. No i jasne, można powiedzieć, głupi ludzie, czemu się słuchają, Ilona Maska. Y Stracili te pieniądze. A odpowiadając mm -hmm. na Twoje pytanie, więc fuck that guy. A z inna sprawa. No tak. dogi to, to, ta... to, to jest to samo. Polecam Dokładnie, popatrzeć ta. na to, co się stało z dogi Anyway, Sł a to więc tutaj tu powiem tylko, że jeżeli chodzi o e, między Ilonem a e, Ionem, e, to po polecamy zwłaszcza tego drugiego, czyli Iona Tisiego z e, książek Stanisława Lema, bo to jest troszkę lepiej. Hi. Um, Absolutnie. Jeżeli um. chodzi o patrzenie w przyszłość i w kosmos, to jak najbardziej. E, a odpowiadając na Twoje pytanie, wiesz co? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Polecam ci na pewno znasz na YouTube taki kanał. Mm. Cropecat się nazywa. Nie. Ziomeczek. Się On się znajdował też w tym. No nieważne. On robi filmy kompletnie bez narracji jakiejkolwiek, które są Aha. tylko z zlepkami zapowiedzi prasowych i trailerów. E, oh, na przykład okay. e, i, i, Cyberpunk'a e, skontrastowanymi tak. z, z gameplayem, nie? Albo Super. robi takie porównania, właśnie typu e, GTA 4 versus GTA 5, nie? I tam dzieli to na kategorie, yes. typu tam police response, nie? czy tam potykanie się. <laughs> tego typu... Police response. To tak, Tam też kategorii. wiesz, to no sprawdzał akurat AI, nie? No sorry, może taki. A bardzo... police response e, The black guy killed himself. <laughs> <laughs> guy was at fault? To <laughs> <Dokładnie> tak. Tak, <laughs> no, we do nothing wrong. Didn't do nothing wrong. <laughs> we didn't do nothing wrong. wrong mister. No, więc yeah, yeah. więc i, i polecam ci je, bo to jest bardzo ciekawe właśnie, mm -hmm. no raz, że fajnie sobie poglądać te train reki, jak on patrzy na przykład na właśnie na Cyberpunka, na Anthem, na Fallout yeah. 76. Ale też fajnie popatrzeć na to, jak on porównuje, no na przykład jak porównuje stary Crackdown z nowym Crackdownem, nie? ile tam Uuu, jest obciętego ta. contentu, nie? Ile, ile rzeczy już było, a teraz ich nie mamy. I to jest, powiem ci, mm -hmm. ja oglądając y, y, tom, to o GTA, b, b, mm -hmm. ja, powiem ci, że ja wielu rzeczy nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to był obcięty content, że to kiedyś było. A potem nam to zabrali ze względu, wiesz, na, na zwiększającą się moc obliczeniową wymagania dotyczące mocy obliczeniowej. Tak, masz o wiele większy mm -hmm. świat, wiele więcej rzeczy do wyrenderowania, wiele większe tekstury, wiele większe inne głupoty. No i nagle musisz tak. zacząć obcinać, właśnie tutaj albo fizykę, albo tutaj, właśnie, wiesz, ragdoll efekty, a tutaj ai -a trochę jest mniej, bla, bla, bla. Więc ja nie sądzę, żebyśmy dążyli do tego. Ja byłem mm. przekonany co do tego na początku poprzedniej dekady, że tak, kurde, wiesz, jakby, OK, mm -hmm. mamy. To, jak zabi gdzie zabierzemy to dalej, um, a teraz myślę sobie, że nie, że jednak wiesz, no, to są te gry już kosztują tyle pieniędzy, że to się nie skaluje, tak. nie? I pytanie, Chyba tak, ty, ty, no, to te tyle osób jeszcze zaangażowanych, że mi się to w ogóle w pale nie mieści, że to dalej rozmawiamy o tym samym. To są tak wielkie produkcje, gdzie no, przy tym nawet kino superbohaterskie jest, jest tak naprawdę przesadnie wielkim e, projektem, który się robi na, załóżmy, na 2-3 lata. E, tutaj to są jakieś takie machiny e, gigantyczne, cały świat. M, wszyscy, wszyscy dajcie nam, no zresztą ceny tych gier, jak wspomniałeś, to jest też ciekawość. Choć e, tyle lat, a m, niczym e, cena e, grama kokainy. <giera>, Giera musi mniej więcej kosztować tyle, bo ja tyle zapłacę. Aha, bo ty e, widzisz, bo ty pod Twoim kamieniem nie usłyszysz jeszcze o tym, że gry na PS5 e, są droższe o 10 dolarów. Znowu? A, nie, okay. no nie znowu. A... No przed chwilą komentowałeś, że to się jest niezmienna, teraz mówisz znowu. <grafię> Więc nie no wiem. No znowu, bo kiedyś też były. <grafię> Ja kiedyś pamiętam, miałem to znaczy, ja 2002... to znaczy który, bo ja nie pamiętam. Ja nie pamiętam, który kosztowały 50 w, domków. w 99 do jaskini Gier w Empiku. E <laughs> <laughs> Ej, ja tam byłem z naszym, naszym znajomym e, mięsem e, pogrece mm -hmm. w Hitmana. Ta, tak, 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 no ale teraz najlepsze. Spróbuj znaleźć jakiekolwiek e, wspominki, czy chociażby nawet ślad cyfrowy o jaskini gier przy Empiku. Good luck. Co dalej mnie po prostu uspokaja, że Google jest nieprzesadnie takim inteligentnym przedmiotem. No nie, to ale izniało. w Darknecie, stary, ale co, byłeś w Darknecie? Próbowałeś znaleźć jaskini gier? No stary. ale po w jakim Darknecie? Kto o tym pisze w ogóle? To jest kwestia taka, że to jest rzecz, która była, ale wymknęła się Google'owi i nie znajdziesz jej ale teraz. Ale tak, jest coś A. takiego i tak samo pom, 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 home. Pom, 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 pom. Tak pom, jest, prosiaczek, pom, pom, Tom. Pom. Spróbuj znaleźć prosiaczka Toma. Ja już chyba Bardzo też o tym mówiłem na e, antenie, ale jest, jest jeden wątek. Chyba na forum w ogóle tak. elektroda.pl z jakiegoś powodu. <noise> Gdzie ktoś właśnie mówi, że no szuka tego i nie jest w ogóle w stanie, wiesz, żadnej wzmianki, tak. nic nie jest w stanie znaleźć i też przywołuje właśnie muzykę z prosiaczka się. Toma. To Pisze jest. Pisze tak. Też pom, to... pom, 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 pom. I ja tak przeczytałem to i mówię: holy shit, prosiaczek, tom, na bag. This guy. <noise> Dokładnie, no zaczął tam opisywać. Kwestia jest taka, że ja na przykład pamiętam, jak dzisiaj czytałem, no to w ogóle wiesz, jak im więcej ostatnio siedzę w takiej sp prasie specjalistycznej, tym bardziej zauważam, że no Google jest takim trochę łomnym narzędziem, bo on przede wszystkim no operuje na rzeczach zdigitalizowanych, a potworna ilość wiedzy ludzkiej nie znajduje się jeszcze w formie cyfrowej, ani tym bardziej wyszukiwalnej, e, ustawionej pod CEO i tak dalej. Ja po prostu siedziałem ostatnio, chciałem, e, no tam. Mniejsza o to, co chciałem, ale chciałem znaleźć historię na temat Zjedzonej Góry, bo to jest prawdziwa historia z Dolnego Śląska. Po prostu była taka glinka, która tworzyła taką nieprzesadnie duże wzniesienie na Dolnym Śląsku, już teraz nie pomnę, gdzie dokładnie, bo jednak czytałem to lat temu, ponad 20. I po prostu uznawano jej właściwości zalecznicze, tylko, że trzeba było konsumować tę mm -hmm. te, glinkę. Nawet bito takie specjalne monety, na którym był znak tej, tej góry. No i ludziom tak po prostu zasmakowało to i tak tego, że oni, no cóż, na przestrzeni chyba 150 lat zjedli po prostu co? What? <laughs>

Tak jest, także... I potem się ze to jest świetna historia, anegdotka, jak i tak. I teraz sieć na Google i próbuj to wyszukiwać w sposób taki bardzo niekonkretny. No, musiałem naprawdę, wiesz... I nie znalazłem tego, więc jeżeli ktoś słyszał tę historię, to będę bardzo zobowiązany. Wiem, że ją czytałem w Mówią Wieki magazynie historycznym. Słuchaj, to faktycznie, to co wspomniałeś chyba rzeczywiście ustanawia taki horyzont dla tych gier AAA dosyć przygnębiający. One robią się dla mnie coraz bardziej takim dziwnym tworem właściwie, które e, się to... Nie, mówi się o nich często z, z, właściwie z, z trochę tak nawet... Y bym powiedział, z musu, wiesz, że, że ona, one wchodzą, ten cyberpunk tam był tak pchany w gardło, mm. musisz, Oa dawaj, kup, a! i siedzieć tak, to twój ulubiony aktor, tutaj napisie Monsterka, tutaj, pamiętaj, tu Johnny Klein Johnny Clay, kurwa, yy, będzie na Polsacie świecił dupą pomalowaną na niebiesko i tak, co to wszystko jest, co to ma wspólnego z czymkolwiek. Ym, I Trochę mnie to yy, uspokoiło, kiedy yy, przeczytałem sobie, że gra, o której ja chciałem powiedzieć, w sumie sam ją uruchomiłeś, mówiąc o tym lupie, e, ponieważ gra, której chcę teraz poświęcić, dosłownie kilkadziesiąt sekund to gra lub Hero, bardzo ją polecam. E, jest w ogóle stworzona przez czterech typów rosyjskie studio, e, które się nazywa Four Quarters. I e, e, co ciekawe, się je zdalnie e, wszystko robią, bo oni mieszkają w takich kurwa rozstrzelonych ele, e, fragmentach Federacji no Rosyjskiej. W Rosji, że się ale nie każdy nie w innym, tak, w innej części. Więc... Tak, dwu, wiesz, ponad. Mają problemy nawet z czasem, nie? Bo tam jest kilka stref czasowych, żeby się synchronizować, ale gra jest bardzo prosta w swoim założeniu e, otóż po prostu posyłasz takiego swojego panopka na taki loop on w kółko kręci e, krąży i tłucze każdego, którego mu podstawisz po drodze, no i e, z tych, których stłuk wyskakują tam przedmioty, wyskakują elementy e, też e, samego tej krainy, którą przemierza więc jakby składasz mu tor przeszkód, który się robi oczywiście coraz trudniejszy ale dostajesz też lepszy gir mhm. i e, coraz lepiej i pewne rzeczy i tak wiesz, ta gra tak zaczyna przyspieszać i, Oczywiście są systemy wewnątrz systemów i ponoć chłopaki siedzą teraz i tylko starają się ją wypolerować, ponieważ tam jest tyle, wiesz. To nie jest tak jak e, na przykład, e, no może Hades, Hades jest w sumie do, dobrym przykładem, tam, bo tę grę można było złamać. Wiesz o co mi chodzi, nie? że e, w ogóle wiesz, kojarzysz gierkę Hades, tak? Tak, 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 ale mówisz mhm. o, mając na myśli, że można ją złamać? Czyli możesz złożyć taki zestaw e, tam... E... Do, jakichś tych swoich przedmiotów i, i, i wybranych perków, że tak naprawdę one-shotujesz wszystkich. <śmum> po prostu biegasz i tylko wciskasz press F nie i wszyscy kurwa dice. E, bo to jest do zrobienia. I tak samo w jednej z moich pierwszych gier e, ubiegłego roku, czyli Monster Train, e, tak samo ta gra w sumie to w pełni przyjmuje. Mówi, jasne, e, damy ci takie wyzwania, że spróbuj po prostu rozpierdolić system, bo lepiej, wiesz, i tam masz na przykład auto rezolwowane niektóre pojedynki, bo jak wrzucisz pewną kombinację, no to wszyscy pa 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 giną. Mhm. Co mi się podobało zawsze w grach, w których jakby możesz sobie sam wybrać. Tutaj nie do końca tak jest, ponieważ no, ten element jest taki, że ze wszystkich stron jakby sam wybierasz sobie poziom trudności. I to jest dosyć ciekawy koncept. No i ta gra zwerbiona właściwie w takiej grafice bardzo, oj bardzo oldschoolowej. Chciałem się wypowiedzieć na ten temat, że jest taka wręcz... Ta. Trochę nie, nie powiem nieestetyczna, ale nies, niesmaczna w takim, opozycji, nie niesmaczna, że. Tak, że... wiesz co? Ja ci powiem, to mi przypomina pierwszych Pirajców. E, nawet w obrębie. Ta, tego, tak, tak, że... no właśnie. Ta. Bo ona nie jest, o, może inaczej, ona nie jest. Smaczna, ja nie bowiem mniam, no. jak na nią patrzę, nie? Ta paleta nie, jest taka nie. wyprana tu jest szary, Zgadza brązowy, się. czarny, zgniły, Zgadza. zielony. Jest no, bardzo mało kontrastu jest. między na przykład z tymi, e, tym armorem, e, tym całym twoim ekipmentem, a, a tłem, nie? Ma mm -hmm. bardzo się, ograniczoną paletę i tak, właśnie przypomina mi te czasy. I wiesz, razem z, jeszcze dodatkowo dochodzi tutaj ten pixel artowy który jest też robiony bardzo mało kontrastującymi e, kolorami. Mm -hmm. Detailing chodzi mi o ten taki pattern pikselowy, który sprawia, że się robi gradient, nie? Um. Mm -hmm. No i, i. Ach, ale ma taki właśnie feeling blast from the past, przez to, nie? Oj, the Pirates bardzo, to, jest, bardzo, to, jest, tak. to, jest, to jest dobre porównanie. Może nawet Lost Vikings też troszeczkę, chociaż o, tam o, wydaje o. mi się było A, trochę tam więcej, już więcej tego. Więcej chyba, tam było dość poważnie. To tutaj ja bym ci powiedział, że jest. Cała ta oprawa jest. To jest bardziej wygląda miejscami, jak coś, wiesz, jakby ktoś się bega kręcił w 2X Fortress. O, o, albo z tak? Albo też, tak czy taka właśnie, no. Chociaż tutaj też jest dużo takich o, operowania na czerni. <laughs> no, no to właśnie. jest tak noc wyżej na Dwarf Fortress bym powiedział, tak. Tak, zgadza się. No, ale to i, ma swój urok, bo jakby to, to wszystko się trzyma kupy, nie, razem. Tak. Nie wiem jaki jest I feeling tego, ale... O rany, ale uzależniające potwornie. I teraz ci powiem, e że ta gra, która prawdopodobnie w ogóle. To jest też rzecz, o którą za chwilę będę chciał Cię zapytać, bo yy, mnie ciekawi yy, Twoja opinia, ale yy, zrobiona przez czterech typa pierwszy tydzień sprzedaży na Steamie pół miliona kopii, więc. Yy, yy, no. <grych> cudownie wręcz. A oni tylko siedzą i tylko balansują grę. Tylko robią tak, żeby to, coś tam było, żeby to miało sens, żeby ludzie nie mm -hmm. byli wkurwieni. A, um, jest tam trochę do podkrywania, ale przyznam, że też jest, no, jest Punishing. Tam nie ma. Y, zrobisz jeden błąd i on z, kaskadę problemów zaczynać, i po prostu mm -hmm. wszystko się wymyka spod kontroli, tylko patrzysz. Jest taki moment tipping point, gdzie po prostu już widzisz, no dobra, jest, y, zużyłem ponad połowę paliwa, nie ma opcji, że wrócę. I tylko patrzysz, jak dostajesz w pierdol, nie możesz nic zrobić. To jest tak super. Bo tam nie kontrolujesz czego swojego ludka. Tak, nie nie tak, masz komu, nic do zrobienia. Ej, to, to jest w sumie bo, fajne. jeszcze tylko chciałem, bo widzę teraz te. Y Character portraits. W sensie, tak. jak są kapacy. To one są tak. zajebiście zrobione. To jestem się, taki... tak. I że to dewolwer w ogóle robi? W sensie wydaje. Tak, on wydaje, A, tak. to, to tak. jest devolver I... digital seal of quality. Ja nie wiem, czy nie tak. kiedykolwiek zrobili coś słabego. Nie, no wypuścili bardzo dużo dobrych gier, kilka też słabych, ale, fajnie, ale dobrze, kwestia, dobrze... że mają zawsze gry z charakterem, one mają jakieś coś, tak, prawda, tak, tak, że tak. nawet jeżeli to nie są skomplikowane pomysły, to są one podane w ciekawy sposób i właśnie najlepsza że historia za tą grą jest dosyć interesująca, oni po prostu taki sobie koncepcik zrobili, no i wzięli udział w Ludum Dare, nie wiem czy kojarzysz ten, taki, takie spotkanie, czym on jest, to eee, się, wiesz... Yeah. Ale wiem, że jest mm, ich 47. A to jest game jam. Czyli po prostu spotykamy się co roku i jest jeden taki... No to jest dla, dla, dla programistów, programistek, dla twórców i twórczyń gier. Taki jam, jam to jest po prostu spotkanie, w którym trzeba stworzyć grę w pewien ograniczony ilość, no jasno, no ilość każdy, czasu. Tak, albo na przykład wygrać mecz 3 na 3. Zgadza się też. Albo Jak jest NBA, NBA jam. NBA, NBA jam tak. Albo jeżeli zagrasz jam w klubie Um, fabryka zgr kultury zgrzyt w, w Ciechanowie, to dostaniesz w mordę od bardzo pacyfistycznego barmana, który nikogo nie uderzy, ale jak drzemę, no to No i, z... i powiem ci, wiesz co, i słusznie, bo miarka Fondusza. się przebrała do Ile <laughs> można? No. Nie można z tym ch. Tak czy owak, Ludum Dare to jest właśnie, y, tam chyba jest jeden lub dwa dni, y, jeśli mnie pamięć nie myli i y, stworzyli po prostu taki koncept, puścili go i tak patrzą, kurde, chyba mamy grę na łapach mm -hmm. i potem tylko zajęli się tym i wiesz, i, bardzo mi się podoba taka historia, bo z jednej strony mamy właśnie Cyberpunk 2000, 1000, kurwa, y, ileś, a, który jest, no, z taką po prostu konglomeratem, no ciężko, w ogóle ciężko z, nawet stwierdzić, że to są e, rzeczy, które powstały w tych samych gatunkach, prawda? Jakby, że to jest ten sam rodzaj e, m, spędzania czasu. Ja bym nie nazwał tego, tego i tego grą, bo, bo co prawda, no, z, z, korzystamy z jakiegoś tam zestawu, interfejsu, żeby z nią obsługiwać, ale, ale to jest w ogóle jak pod względem produkcyjnym to nawet, weź wymyśl sobie... No tak, tak ale jak, wiesz... No to... Jakby nie wiem, bo próbujesz tutaj taką wprowadzić jakoś no, no, no jedno i drugie jest grą, tylko inną grom. nie tak samo jak e, l, Lud Dukaja to nie jest e, to, to nie jest jakiś harlekin, nie jedno no i drugie ma okładkę obej... jedno i drugie ma słowa ta. i jedno i drugie czyta się eh. no ta, się tak sięż tak Dobra, niech ci będzie, Niech będzie. Naprawdę? jest o jakichś kurwa szlachcicach znowu, bo Jezus Maria, nie może być o jakichś ludziach pracy? Chodzi mi o to, że wiesz, jedno jest książką zrealizowaną, opowiadającą historię, wiesz, ma rozwinięte postaci w ogóle, a drugie to jest lud dukaja. no. się. O, cold Klasycznie. To mi się akurat zawsze podoba w tym w, pro, w programie e, tego e, Colberta jak John Baptist zaczyna krzyczeć <śm> Cold blooded. To jest zajebiste. Naprawdę fajnie. Um, kwestia jest taka, że nie wiesz Teraz... Jakby... Sorry, ale teraz słychać najpierw takie i Colbert musi odebrać Zuma i tak. wtedy dopiero jest tak. Cold blooded. Nie, ale akurat ich połączenia, kiedy ze sobą gadają, są bardzo sympatyczne. Może nawet im podoba mi się to, że oni w sumie, jak są na żywo, to trochę się za dobrze bawią ze sobą, a tak to muszą poczekać na odpowiedź drugiej Aha. osoby i to jest zawsze lepsze. Czy znaczy ja, ja się trochę. w ogóle cieszę, że tam dynamika między nimi się rozwinęła, bo ja nie mogłem na to patrzeć na, na początku. Ta. Widać było, że John Baptiste chyba miał trochę tremy, tak nie wiedział co powiedzieć czasami. No nie jest, wiesz, nie ciekawe. jest komikiem, nie jest taką, wiesz, o, nie jest taką ta. osobą jak Kolber, jak Ciekawe, ale teraz... że miał tremę, bo, bo on grał w tym serialu. Tremę, a. <grym> Ale jeszcze. nie, nie wiem czy grał, ale chyba nie, grał. Nie, grał, no, na pewno, ale, ale ma, na IMDB znajdziesz go pod tym, pod Soul Pixara. No, on to przecież no, on grał na pianinie, nie? Jemu robili motion capture. Żeby Atikus. Pi pianino robili? Tam. E... Brother w ogóle, nie no. Soul powinieneś obejrzeć. Z, z historia Aha. jest świetna, opowiadałem Ci już o tym, nie? Ale ja wiem, że ja. Podsunę to Twojemu koledze, z którym rozmawiasz o filmach. On Cię może namówić tylko na oglądanie filmów. Ja nie mam. To nie Shots nie jest Fire. Mi kolega. Pum, pum, pum. To jest mój koledze. Jak ja Cię rywal. proszę, kurwa, żebyś obejrzał jakiś film, to nie dasz rady. A tutaj proszę. Ja nie oglądałem tych filmów co no, on mi kazał. Dobra, dobra. Anyway. Tylko ściemnym. A właśnie, Gdzie a propos my byliśmy? oglądania, a propos... No. Ja nie wiem, ja to wszystko, Aha, tak, właśnie, bo skoro jesteśmy przy programie, e, który swego czasu poleciał na stary, dobry internet, B&B Hub Video, e, kilka tam dobrych poleceń i oczywiście e, czuj się też zaproszony do tego programu. to od razu mówię, że będziemy robić odcinki gościnne i tutaj jest oficjalne. E, e, przyleciała, ja wiem, że lubisz soga, Sowa z Hogwartu do Ciebie, oh. żeby Cię zaprosił. Oh. Sowa z Hogwartu, yep. z mojej tak, ulubionej tak. serii. Harlekinów? O lodzie, kurwa. Dobra, bo ja ci przerwałem. Ty mówiłeś o tym, że jedno i drugie to jest gra, ale że to nie da się tego porównać nawet, bo jedno zrobiło cztery osoby, albo jak na przykład w przypadku Stardew Valley zrobiła jedna osoba i jest to gra też pełna systemów i pełna takiego fine tuningu, a drugą rzecz zrobiło gigantyczne studio, które rozrosło się za bardzo. Tak, i da. bo to jest w ogóle problem większości organizacji, że zbyt szybko zbyt mocno rosną e, się. i które jest zbieraniną po prostu takiego takim pocz posklejanych na ślinę pomysłów, ale nie ma zrealizowanej pełnej wielkiej wizji i De facto nie ma tam systemów, nie, bo Ta. no... no tak, ale wiesz dlaczego mówię o tym, że ciężko by było bo chyba lepszym porównaniem niż do książek, gdzie tam zawsze w sumie jedna osoba pisze, ale kwestia jest taka, że niektórzy porównują do filmów, ale popatrz, w filmie mimo wszystko na sam koniec to jest jednak singularna nić, która idzie, prowadzi cię od wejścia do tego labiryntu do wyjścia, prawda? To jest jakby jedna e, oś, na której się znajdujesz. miał wszystko, to jest rzecz, jeśli oczywiście nie grasz jakiegoś, kurwa, Raylord Shootera w stylu, mam nadzieję, już słusznie odesz odeszedniętym. O, nie. O, nie. Czy mi się zdaje? Czy? O, nie. O, niezła jazda, ale chyba mi wysiadł e e głośnik od... E <ślesz> ja pierdolę. No dobra, o czym mówiłem? A, jaka pierdoła. No nie no, mówiłeś sobie. o tym, że, jedna, że, gry, że książki są liniowe, Aha. chyba, że to jest tak. Choose Your Own Adventure, trademark, registered trademark, copyright. Um... Tak, zgadza się. Choose Your Own Adventure by Todd Phillips from uh, Skyrim uh, the Simulator. Uh, nie, wiesz co, że jakby to w filmie to mimo wszystko jest wzrok czyjś i, i, i ucho, skierowane na coś od początku do końca, nie? I wiadomo, mm -hmm. że tam wiele elementów może być różnych ze względu na to, że a ktoś potem siądzie nad montażem inaczej, ktoś tam dołoży kurwa jakiegoś ufoludka e, gdzieś w innym miejscu, jak George Lucas w tym Snyder nie? dołożył tam e, tę ekipę, żeby w kantynie grały, a jak Batman wchodzi i, i nie, to może mi się trochę pomyliło. Kwestia jest taka, że e, ale w, grze, w grach to jest rzeczywiście Taki kurde, mechanizm, który się składa z tylu elementów, i ich chodzi na różne strony, że, że naprawdę to w tym wypadku może się tyle rzeczy popsuć. I nie wiem, czy zawsze skalowanie tego do góry, tak jak mówisz, to wychodzi na dobre samym grom. Nie? Ja, ja, ja też nie wiem. Ja też odnoszę takie wrażenie, i może to nie jest prawda, że ogólnie gry teraz. Zamiast skupiać się na tym, może inaczej. I może i będę brzmiał jak stary pierdziel jak dziaders, mhm. ale. Jak ja byłem mały i grałem w gry, to one tak. stanowiły dla mnie challenge na zasadzie tego, że były po prostu trudne. Często one były hmm. trudne ze względu na to, jak były zbudowane, e, coś tam nie działało dobrze, tak jak powinno, ale często po prostu były trudne i te gry z tobą były i spędzałeś nad nimi dużo czasu, próbując je rozkminić po prostu. Teraz wydaje mi się, hmm. że dużo gier AAA, AAA, jest nie. nastawionych na to, że ty musisz je przejść, nie? I one ci tak. będą zrzucać checkpointy, co co trzy sekundy, jak jesteś na misji. One wiesz, pozwolą ci. No słuchaj, głupi Red Dead Redemption stary. No, tak. Jest w pewnym momencie pojedynek e, na ten. Na, no, pojedynek na dzikim zachodzie na pistolety, tak? I na jeżeli pistolety? tam kilka tak. razy. Jeżeli kilka razy nie ten. nie m, przegrasz go, to Aha. gra ci proponuje po prostu przeskipowanie tego segmentu. Aha, tak. no. no, to trochę smutne. I ale... wydaje mi się, że przez to, że, że te gry jednak cię ciągną troszeczkę bardziej za rękę i właśnie, wiesz, to jest takie, wiesz, zrzucają ci te quest markery na mapie, wiesz, mm. po pokazują ci dokładnie strzałką, gdzie masz iść i w którą stronę, żeby to zaliczyć, tak. to one nabudowują masę takiego syfu dodatkowego, nie? Takich zadań, które ty masz robić. Typu tak, zbierz tak, 100 tego, zbierz tak, 3000 tak. tego. Tutaj każdy ma jakieś mhm. activity, a tu sobie zrób zdjęcia, a tutaj coś. I ja nie miałbym z tym problemu, gdyby to były fajne jakieś game loopy też, nie? Ale często to się mhm. sprowadza po prostu do tego, że ty musisz albo coś, na coś natrafić, albo jeszcze lepiej po prostu odpalić sobie Achievement Hunters na YouTube, hashtag mhm. Vintage Viral i obejrzeć i odpalić sobie jakąś mapę, gdzie są wszystkie znajdźki, nie? Mhm. Tak. Ta. No też może dlatego właściwie nie ma współczesnych gier, które są przygodówkami, nie? Bo to zauważ, że to był no, archaiczny, nie bez powodu, ale rodzaj gier, w których znajdź to albo fuck you. To no jest tak, ale ty, to gry. mówisz o tych, o tych starych przygodówkach, nie? No, bo ta, przygodówek ta. Jest, jest dużo. No ja bym powiedział, że firewatch jest dobrą przygodówką. Zgadza się, kompletnie że jest... tylko mówię, że jakby rodzaj rozgrywki, w której blokujesz. Się no i tak, graj tak, tak, tak. Ale to, to jest właśnie przykład tych, tych gier, które no moim zdaniem A, były zepsute By design po prostu. No to... i ulubiony to chyba w Discordzie, gdzie musisz tam wyliczyć dokładnie. A, weź tej spokój. Jak... Skokami i musisz mysz ukraść. I to jesteś... jest moment zręcznościowy w grze, kiedy ja nie potrafiłem nawet zrozumieć połowy tekstu, który był tam napisany, mm. był po angielsku. I ja miałem się jeszcze tego dowiedzieć, miałem to zrobić i gra po prostu mówi ci fuck you. Tak, nie do, nie do... I nie do... Jak Wiesz, tego nie się, zrobisz no to... Koniec. To wow. no jest to i tyle. Zapy I i na podwórko, kupujesz... spróbuj znaleźć kolegę jakiegoś, tak. który w to grał, bo że przeszedł, to ci opowie, co tam się dalej dzieje. Nie? Tak, tak, tak. I potem przychodzisz do niego, a on wiesz, jest na jakichś nowych tam tych zagwoskach, też oczywiście zaciukany, najpewniej gdzieś no tak. tam, bo musisz. Jakim cudem wiedziałeś, że magiczny piksel, który gdzieś tam jest schowany, musisz kliknąć. No i efekt jest taki, że wiesz, że on jest wkurzony, ty jesteś rozczarowany, no i tak wyglądało ogólnie w takiej gry po no, prostu. Rozczar rozczarowań ciężki, Ale słuchaj, bo gry grami. Filmy, filmami, o których już wspomnieliśmy, ale człowiek to nie tylko strawą du dla duszy żyje, prawda? Aha. Żyje też strawą dla ciała. Hej. Ja o tym chciałem z tobą pogadać właśnie na ten temat. Dobra. Bo sam się robię głodny i nic lepszego na lekki głodek, niż <laughs> opowiadanie o tym, jak ludzie sobie gotują i im smakuje. I tutaj smakuwa wielka, i zaproszenie, oczywiście właśnie, żebyście zajrzeli, koniecznie na YouTube starego dobrego internetu nie w poniedziałek, gdyż będzie wrzucony tam nowo Nowy format kuchenny. Uuu, będzie się działo, tak jest, moi drodzy. W końcu zasłużony transfer do, na nową platformę. Zapłaciliśmy dużo pieniędzy za to. No ale ja chciałem z tobą porozmawiać. Ale czy to ty w, nie w nie tym, tym programie jesteś... też bierzesz udział? Nie, nie, wyjątkowo nie ja, bo ja wiem, że ten kanał to wygląda jak kurwa, jakbym się tam przeglądał, po prostu e, regularnie, ale tak wyszło, że, że, że dwa formaty, które poszły jako pierwsze, nie miały tak wyjść do końca, to z moim udziałem. Ale będzie, będą też rzeczy bez mojego udziału, także spokojnie. I nagle subskrypcja poszła do góry to by było tak cudownie dla mnie, jak ja bym się cieszył, bo to oznacza, że nie muszę, nie muszę tam być, nie, tylko by będzie ktoś inny, a ja będę tylko kurde zbierał e, frukta i benefity z tego. Nie. Ja si si si, mucho, obrigado por e, dineros, dineros. E, na razie jest zero dineros, bo nie jesteśmy jeszcze ustawieni na monetyzację. No i chyba na razie tego nie ustawimy chuistem. Kwestia jest taka, że jeśli chodzi o ciężki segment jedzeniowy, to doszło do pewnych przetasowań. Zanim przejdziemy w ogóle. Czy chciałbyś się tym zająć chwilę, czy masz jeszcze jakieś inne tam plany nieco? Czy, czy chciałbyś się zająć segmentem jedzeniowym? Teraz? Tak, w tym skończy, momencie? Tak, tak. No. E, tak trochę, mi, trochę nie dokończyłem z, z tymi grami, ale, ale jasne. Tak? To nie jest tak, że ktokolwiek z naszych oczekuje tutaj <laughs> skończonych wątków. Jest, ja nie wiem, gdzie to zniknęło. Jest dosłownie godzinę żeśmy. Ja cię zapytałem, czy miałeś. Czy, chciała, czy coś jeszcze grałeś? I się zaczęło, kurwa. A ja ci odpowiedziałem, że nie, nie, mam, że nie mam czasu. <laughs> Wyraźnie widać i to przebija na, na słowa, które tutaj e, tak skąpo żeśmy rzucili w kierunku tego tematu. E, kwestia jest taka, że ja w ogóle chciałem zwrócić uwagę, jeśli chodzi o e, oglądanie, e, jak ktoś gotuje w internecie, jest dość e, trudne, ponieważ jesteśmy. Mm, no, to znaczy, oh, kurde, dużo jest gówna. No, ciężko to inaczej określić, tak. po prostu jest dużo śmieciowych programów. Jakiś taki kurwa, cringeową nam, jakiś przeklinający szef kuchni, weź ty, kurwa, wypierdalaj mi, z tym taki nędzny, że to się w pale nie mieści. To oczywiście na polskim tem, a, a anglosaski jest za to, jak już dyskutowaliśmy przy okazji opisowania Bon Appetit, to on jest taki trochę bardziej cyniczny, co nie, tak mi się zdaje. Tam jest. Taki, jest taki okrutny. Jest, jest ja nie wiem czy on jest cyniczny i okrutny, ale on jest, jakby pod nim się kryje, pod tą, <gadanie> pod tą powłoką, pod wiesz, dobrych o, emocji, tam, tam. w ogóle śmiania się, i <gadanie> kryją się oh, niedobre Christ. rzeczy, które tak, swoją drogą to. Czy ty słyszałeś jakieś reply-all? Albo wiesz co to jest gimlet w ogóle? Gimlet Media, oni zostali kupieni. Wiem że to jest g... wódka gimlet. A, to, to, to prawie to samo. Gimlet Media. To była to, to była taka sieć podcastów założona Aha. w sumie kilka lat temu. I tam jednym z podcastów był oni był bardzo fajny. W ogóle zaczęli od tego, że mieli, mhm. wypuszczali podcast o nazwie Startup, jak właśnie próbują uruchomić Gimlet Media. Jest świetny. ciekawy na, Naprawdę świetnie jest zrealizowany, nie? bo ludzie, którzy to robią, są naprawdę zawodowcami. Powiedziałbym, Aha. że jeżeli chodzi o poziom realizacji to, to trzymałbym to gdzieś tak na równi z Radio Lab i This American Life. Nie? Aha. Wy... Czyli mówisz mi, że nie byłoby tam takiego przypału, że jednemu z prowadzących by nagle się rozładowały słuchawki i musisz sobie wcisnąć telefon pod tych eee, Nie, nigdy. nie. Natomiast... <laughs> nie, nie, takiego nie. Natomiast był tam jeden z, pro... <laughs> jeden z programów, <laughs> jeden z programów to było Reply All i to w ogóle tak... Ech. O, to ci zdradzę. E, słuchałem sobie Reply All w Tajlandii, jak przyszło mm. mi do głowy, żeby odezwać się do ciebie i powiedzieć, Ty, Zalew, co ty znaczy, żebyśmy banterka znowu zaczęli nagrywać? Mm. No, tak jest, bo tak PJ. się przyjemnie no. tego słuchało, tego reply all. Oni tam, chłopaki Aha. dwóch siedzi: PJ Void i ten drugi siedzi, siedzą sobie i gadają, oni w, 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 rozmawiają różnie. Zobaczymy, sekundę, PJ. Tak pisane jak w Pokemonach? czy? Jak PJ, jak. E... A PJ, tak, dobra. Myślałem, że PJ, wiesz, jak ten Pokemon e, trawiasty ten A, co lata. PJ. Nie, nie. Potem się z Pidgeona i w Pidgeonach. Raczej, muszę oczywiście. E... Muszę tu tłumaczyć. No i jesteśmy siedzieli, rozmawiali o różnych rzeczach w internecie, nie? Tutaj na przykład próbowali komuś ten bitcoinowy wallet. Yy, odzyskać ukraść. tutaj na przykład A, z kamerów yy, w Indiach śledzili mm -hmm. różne, 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 różne dziwne rzeczy. Jakiś czas temu zajmowali Aha. się też yy, to, jaka toksyczna atmosfera panowała w Bon Appetit. Tylko tak. <laughs> zrobił się taki mały problem, bo po, pierwszy, od, po, tak, bo po pierwszym odcinku tej serii wyszło na. No że oni mają dokładnie atmosfera. tak samo toksyczną atmosferę. O nie, czy to ona jest zaraźliwa I może toksyczna niestety toksyczna I niestety PJ Void i ich producentka, nie, senior, y, ona była senior reporterem, Sh, y, Shruti Pina Panamanini. Bo tak się nazywała, mm -hmm. musieli odejść właśnie przez taki Toxic behavior też niestety. O, toxic behavior. No i to, jest to jest straszne, nie, bo to znowu behavior. jest. Słuchaj, zachęcam. Ja myślałem, cię że ten PJ to nie będzie miał Toxic, bo jednak mimo wszystko jak jest, kurwa. tym... Jak jest Best Pokémon, no to nie jest. No, to, właśnie. no właśnie, no ale, ale no nie, niestety. słuchaj, Kasper, ja oczywiście nie chcę tu bronić starego porządku, gdzie wiesz, Don Draper wchodził, klepał kogoś eee. po dupie i na chlany leżał. Ale z drugiej strony wiesz, czasami środowisko pracy nie może być tak w 100% przyjazne w takich sprawach kreatywnych, bo tam jest trochę ciśnienia czasem i tak dalej. Oczywiście to kompletnie tego nie, nie wybieram. Tylko tak sobie myślę, popatrz, teraz. Jak sobie pomyśleć, kurwa, jakie wały musiały kiedyś ludziom uchodzić, co? O kurde, daj spokój, nie? Kurwa, Kirk Douglas to pewnie zamordował z 50 osób i nikt mu nawet słowa nie powiedział, bo on sprzedawał, wiesz, filmy samą swoją twarzą. E, po, tak samo wiesz, jakiś Rudolf Valentino pewnie był wampirem, kurwa. On prawdopodobnie mordował ludzi na, na setki. No tak. Ale no. chuj, nieważne. No ale wiesz, e, wszyscy czy, biegli. Czy, czy, czy... A teraz co? Ani czy... Hammer kurwa się okazał kanibalem lekkim, to tylko tak proponował. Że zje coś. I nagle wszyscy się odwracają. No jak kumam, la, la. no ale i wiesz, jasne. I teraz jest to pytanie, nie? Czy wolisz nie wiedzieć tak. i żyć w tej niewiedzy i czuć się szczęśliwy? Czy wolisz wziąć niebieską tabletkę? Czy wolisz wziąć czerwoną tabletkę? Tak. I to po, po, oczywiście cytujemy to ze słynnego filmu e, Joker, e, kiedy Joker prezentuje to koleziowi na Redditie. Take the Co red mean? pill, man. Wake up, people. No, They're controlling everyone. No. 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 <laughs> Ale wracając do tego, więc, jakby to, to jest smutne, bo to jest kolejna rzecz, która wiesz. Zawsze mi się kojarzy z tym, że o, to musi być spokojnie miejsca. jeszcze czułem się naprawdę. Jakby tak. związany z Gimletem przez to. No, związany, mm -hmm. to jest za dużo powiedziane, ale przywiązany tak. do Gimletu i y, 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 y traktowałem tych ludzi bardzo tak pozytywnie, właśnie przez tą serię startup, gdzie. No, która jakby mm -hmm. pokazuje, jak oni próbują w ogóle wystartować z tym Gimletem, który by the way, po dwóch latach został kupiony y, przez Spotify za grube pieniądze. What? No. Serio? No tak, oni, oni byli Joe jednym Rogan z pierwszych. Podcast Delivery System? Nie są? Tak, tak, tak. Oni byli jednym z pierwszych zakupów Spotify, jak Spotify rok. Temu, rok temu, półtora roku temu zaczynało właśnie, no półtora roku temu zaczynało Zobacz to, to kolejna jest rzecz, która spod, potem spod, jak. Te, temat. No, tak, no. jak Spotify zwrócił swoje można rzec pieniądze oraz takie no, szkło powiększające w ich kierunku, to zaczynałem wychodzić brzydkie rzeczy. E, na wniosek. Don't do anything with Spotify. <laughs> tak. To jest. To sobie dopiero toksyczny, kurwa uścik jest. To jest Toxic embrace. Tak, absolutnie, powiedzieć. absolutnie to. No a wracając do test Kitchen, a. do, do tak. BA, to nie wiem, czy byłeś ostatnio na. Bo, nie, na nie, nie jestem w... jakoś <słuch> mnie złamało mi serce. I też je, je. i powiem ci, że i widać też, że że, 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 że tych, którzy zostali Chris Moroko, przede wszystkim mm -hmm. i, i brat Leoni też są złamani. Brat to w ogóle umiera, widać, że on potrzebuje ludzi. Nie? i tak. teraz jest zamknięto nie każdy jest zamknięty w takiej swojej własnej kuchni, jakby, mm -hmm. brat tam tak. cały czas tylko narzeka na tę kuchnię. No ale też widać, jakby mm -hmm. jak popatrzysz sobie na, na, na kanał Bon Appetit, to widać, że no jednak oglądalność turbo, turbo spadła. Ci tak, nowi tak. y, hości, ja starałem się im dać szansę, jest kilku fajnych, ale widać, że oni cały czas się nie mogą przebić, nie, że to jest tam, w w 50 tysięcy obejrzeń versus na przykład 350 dla Brad'a, nie? Już po kilku godzinach, mm -hmm. nie? Versus w ogóle miliony obejrzeń rok temu dla, tak. e, dla Test Kitchen. W związku z no, czym... tutaj też abstrahując od liczb, też bardzo przyjemnie, wiem, że to też tak mówimy, o jakby to byli prawdziwi ludzie, a nie jakieś kuki okay. y, serię kurwa zer i jedynek, które zapisał jakiś tam, wiesz, typo, co dojeżdża do pracy w Palo Alto, nawet już, plus kurwa, wiesz, ile to pali i pierdoli, takie bzdury, ale nie wiem, o kim mówię, sorry, jakoś tak coś, mi... zaczynam się naprawdę głodny robić, kwestia <śmiany> 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 że na przykład, wiesz, Claire Sefitz, którą kochamy oczywiście za jej próby odtworzenia tak. słodyczy różniastych, to założyła swój własny kanał, do którego z drogą też spięła z tym, że ona książkę wydała, no i kręcił siebie w Domu po prostu w takim. Tak, e tak, tak. E Trup of Two. Carla Lali e... Music zrobiła dokładnie to samo. Sola tak. jest, I... widziałem on fire. Ja nie wiem, czy ona dalej robi coś jeszcze u Babisza, ale mm -hmm. e, no, co chwilę mi się gdzieś pojawia po prostu. Tak, więc e, no i poza tym ci pod, po, m, powiem, że jak zacząłem oglądać tam Claire właśnie w ramach tego, to to są strasznie fajne przepisy. Tylko ja nie mam tego takiego, y, kurde, wiem, że to jest turbo kapitalistyczne, to co teraz mówię, konsumerystyczne, że no, a zmieniłoby moje życie, ale kurwa, ja nie mam tego. Tego, tego robota kuchennego. KitchenAid. Tak Aha, no, i no, kuj, ty. Kurwa. Ja przez to, że się stałem kamienicznikiem, to już wleciał na listę zakupów, Dziw. właśnie KitchenAid i tam poszedł. tłusty kocie, ty kurwo, ty Chodzisz we mnie wąsa, zakręcasz tam, już widzę, że monok. Masz dwa monoku. Kurde. No, oczywiście, i obu... permanentnie noszę dwa. To jakoś tak mi się lepiej patrzy. I połączyłem je taką ramką. Cienką, czarną, bo inaczej mi <laughs> wypadały z oczu, ale poza tym tak, to są dwa monoty. I nazwałem swoje wynala wynalazek, nazwałem je dwu dwuocznikiem. No nie, no ale wiesz, e... co to się da? Wszystko ogarnąć bez tego, hmm. ale to jest po prostu o wiele większą no. ilością pracy, hmm. nie? I ja też ja nie przyznaję się, rady, że ja no, od niektórych swu... przepisów odchodzę, jeżeli tak. się pojawiają takie rzeczy. Natomiast no, nie wiem, czy chciałeś dokończyć może tę myśl, bo ja mam hmm. z tego do nie, czegoś Nie, właściwie innego. to ja też chciałem przejść, że właśnie. Y Cie ciekawe przejście od tego, jak wiesz, kiedyś ja to sobie oglądałem, bo coś tam się działo i, i w sumie dla mnie jedynym wartością też było to, że był przepis jakiś. Ja chciałem tak. się dowiedzieć, jak to zrobić. To była... Z tym przychodziłem zawsze. Że myślę, kurde, no w sumie jak coś, co mnie nie interesowało, na przykład było z mięsem, to ja tego nie oglądałem. Jasne. Ja nie tak. tak, niego go nie zrobię. Tak. Bo ja jestem wegetarianinem już 39, 39 lat. lat, nie zapominajmy. Aj, no, w tym roku mi stuknie okrągłe 50 lat. Więc... Więc e, kwestia jest taka, że tak opuszczałem, a potem zacząłem jakby zostawać dla tej wartości taki entertainment tak. bardziej, że chodziło. E, I tutaj chyba no, jest król, e, jeśli chodzi o entertainment, i absolutny kmiot, jeśli chodzi o wartość przepisów. Tak. Ale to dobrze, że o nim mówisz, bo ja też chciałem zrobić sigłę, że tutaj może jeszcze jak oni gotowali, to miałem takie, a dobra, nie będę się za to brał. Ale jak tylko zobaczyłem, że Mati ma Kitchen Aida... No, I mieli no. nim mięso na... Tak. ...na, na, na halif, halifax donera. Tak, tak, tak. Jesus Christ. Te przepisy poza tym... Dla tych, którzy nie wiedzą, oczywiście, mówimy o Matty Matisonie, który jest szefem kuchni z Kanady. Ja nie wiem, czy on grał w jakimś zespole. Jakim... To on jest zawsze... niesamowitą postacią dla mnie, naprawdę. Ja, on na pewno grał życie. w jakimś punkowym zespole, chociaż nie jestem w stanie tego potwierdzić. On wypłynął w ogóle chyba w ramach Vice'a i Manchis oryginalnie. Zgadza się, prawda? Tak, tak? Ktoś go pewnie kojarzył, wiesz, że poza tym on ma takie tam pro credentials, nie? że on rzeczywiście pracował w takich miejscach bardzo ekskluzywnych też tak i taki, tak no i on też miał swoje jakieś swoje knajpy tutaj różne tutaj burgery matis patis i tego typu Kurwa. no przyznam że jego największym e, największą zaletą jest absurdalnie. E, ekspresyjna osobowość, gdzie no to ciężko go nie pokochać, znaczy niektórzy go nie znoszą, to też no jest tak. tak, że ja rozumiem ten obnoxiousness e, jest miejscami taki trochę za dużo. To jest jedyny program na YouTube, który jak ja oglądam na głośnikach z laptopa, to muszę ściszyć, e, bo <grym> z, tak. z, zwykle mam na maksa, nie? bo to jest dla mnie dosyć cicho. A ja ci powiem inaczej, a to jest jedyny program, który jak ja oglądam na YouTube w słuchawkach, tak. to Alicja obok mnie siedzi i też się śmieje. No widzisz, tak, bo no też trzeba przyznać wizualnie też. Mówimy oczywiście o programie Just Dash, który został Just chyba z jakimś tam... We współpracy z, z jakąś firmą, która to mięso strasznie pchało w pierwszym sezonie, więc każdy odcinek to był dosłownie... Niektóre to ja siedziałem tak... To był ten przepis, naprawdę? <laughs> tak. To było, na przykład, wiesz, z bułę przesmarzył i burgera. I... No tak, ale to I, nawet nie it. był zadowolony. To był ostatni, tak, Mattis Patis, to był ostatni pierwszego sezonu jego. Ja, ja nie mogę. Specjalny mówić sos. <laughs> Kurwa, <laughs> 50% majonezu, 25% keczupu, 25% musztardy. <laughs> Nad <Not> 26! <laughs> not 24 <laughs> 25%. Tak. I nadmiejmy odcinek trwa dwadzieścia kilka minut. To nie jest też tak, że to zrobili w 36 sekund. I to jest. Ale trzeba przyznać, że rozrywka przy tym jest niesamowita. Jest to jeden też z niewielu programów kulinarnych, których się nie najlepiej ogląda jedząc też, bo są to obrzydliwe. <laughs> tak, momenty. tak, tak. No on sam, on cały jest obrzydliwy. Ja się czasem zastanawiam, co oni robią z tym jedzeniem, bo jakby. Mhm no wiesz chciałbym myśleć, że oni jedzą to jedzenie, nie? Czasem tak. Michel zresztą która jest y, 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 tym food stylist y, oraz głównym tak, tak sabotażystą tego programu czasem z nim, <grym> która, która swoją drogą też w jednym z ostatnich ale odcinków ale też dobra znajoma Bilegozeyna <grym> tak, <też> dobra znajoma <grym> I która w no. ostatnim programie musiała mu mówić krok po kroku cały przepis, tak, tak. naprawdę, który podobno by był przepisem Matiego. Jak zrobić jakąś bułę, kurwa, śmieszna, taką Tak, z no to ona rzeczy. czasem to z nim je, nie? Ale tam przecież no, są no. pierdy, bekanie, oblizywanie tych rzeczy, kurwa, no, plucie, tak. jakieś tego typu wiesz, podnoszenie rzeczy z wiadomo <laughs> Jeżeli macie też alergię dla, do, na trzęsące się sadło, <laughs> to tam jest, tam jest front and center, to jest główny bohater tego, tego programu. Ale wiesz co, mnie, ja uwielbiam ten program, bo on dla mnie jest, on, to jest właśnie przykład takiego organicznej, takiej ewolucji tego, co to może być, nie? Bo mhm. on, on tam ma jeszcze Powerful Truth Angels, który jest po prostu jakimś tam podcastem, to nieczęsto zdarza mi się na to spojrzeć. On wcześniej miał jeszcze Homestay. Nie, nie, od razu ci powiem, tego nie, nie da rady przesłuchać, bo to jest takie już... Póki on rozmawia o jedzeniu, albo jakiś tam wokół jedzenia, mm -hmm. jest spoko. Ale jak on zaczyna się odpalać na tematy każde, to ten jego ten jego wiesz, ta szczekaczka jest tak głośna, okay. to jest tak męczące. No jest i spodziewam po że tam są. Jest przepełniony naiwnymi opiniami, z którymi niekoniecznie muszę się też zgadzać. Nie, tam w ogóle, wiesz co, to są tematy bardzo, bardzo lekkie też poruszane. Aha. Kwestia jest taka, że dużo się odnosi do realizacji tego, ale on po prostu drze No, wiesz, to no, ciężko, to nie jest tak edytowane też jak w tym, w, tym, w tych, no, no, w tych no, no. programach. No drze mordę, no nie wiem jak to inaczej, się czułeś jakby, jakbyś musiał twarz ocierać co chwilę, że on pluje na monitor, no Zalbłość, nie wiem jak to no. powiedzieć. Właśnie. No ale słuchaj, ym, no i ma, miał to z Homestyle Cookery, które się odbywało tak. w jakimś wyraźnie kuchni o studiu. Tak, um, bezduszne to tak. bezduszne no, tak, tak. no i potem właśnie się zrobiło to Just the Dash, które zresztą jak oglądasz początek pierwszego sezonu, to tam jeszcze są przepisy. Tam wiesz, to tak. jeszcze ma jakąś strukturę jasne, jest głośny Mati, jasne, gdzieś tam się pojawiają inne postaci już i już zaczyna być gadanie też do kamery takie w stylu reality shows, tak? Ale jednak mm -hmm. jest tego o wiele mniej. I to po prostu ewoluuje na tej przestrzeni tych dwóch sezonów no do takiego wariatu. Zniszczę do takiego no. to jest, no... Też To jest horror dla, dla montażystów, ten program. Już widzę, jakie tam. Jezu, ile tam jest. Tak, tak, ale ja właśnie przy okazji e, ostatniego, dwunastego odcinka drugiego sezonu, czyli ostatniego odcinka tego sezonu, zwróciłem uwagę, jakby ile osób to też realizuje. No to tam jest zaangażowanych to trochę osób. Nie? Bo się. I na to Na samym... wielkie brawa, ponieważ każdy z nich jest. E... Wciągnięty też troszeczkę w reflektor i ma szansę się wypowiedzieć. A to, coś tam to, to jest w ogóle jego on-site crew, nie? To tam właśnie jest no. kamera tu, zawsze z vaporizerem i w czapce. Jest sound guy, <grym> który wiecznie sound... musi poprawiać mu mikrofon i te strasznie to, strasznie to denerwuje. Jest <grym> tak, Michel. no scena, jak on jemu opadają spodnie, ja spodnie. To... to. jest w ogóle godne braci Marks. To jest jedno z zabawniejszych rzeczy, jakie widziałem, gdzie nie ma nawet. Słowa zamienionego przez chyba półtorej minuty programu kulinarnego, komuś spadają. Spodnie. Jezus, ja to jest za dobrze mi sam. Nie wiem, czy zasługujemy na takiego człowieka. Mam nadzieję, że nie pierdolnie na zawał, bo to jest. Też ja też sprawę. mam nadzieję, ale, ale, ale jestem, mm. jestem ogromnym, ogromnym fanem tego, właśnie, jak oni się tam też dobrze bawią i jak to jest prawdziwe. Jak to jest właśnie prawdziwe. I moim zdaniem to też wygrywa tutaj, że to nie jest, wiesz, high-quality produkcja. Znaczy, to jest mhm. wy, wysoka jakość, nie? Ale tam jakby, no, chuj, tu się pomyliłem, tutaj coś zrobiłem, tutaj robię to w ten o, sposób. I regularnie, nie? Tam rzeczy się no i też czują, to, ale. że no właśnie, jakby to takie ciągłe poczucie Mattiego, że wszyscy próbują sabotować ten jego. Chociaż powiem Ci, że jeżeli wiesz, ciężko też stworzyć zarzuty o toxic environment, work environment, jak wszystko widzisz po prostu, jak, <laughs> jak jest tragicznie, kurwa, się tym Tak, przecież to było dobra, in the no open, jakby... no o co chodzi. No, ale dokładnie, tak, ale i kościół. To nie, nie pracuj tam. Po prostu wyraźnie widać, że to wygląda, jakbyś tam kurwa ktoś na ciebie wrzeszczał cały czas i to. Tak, ale Zabawne co? Nie, jest no Ja myślę, że to ale... jest wszystko all in good fun, nie? I, nie, nie, i nie, to i, też i, inna sprawa. Ale szef Frank jest przecież super, jak się tak, tam pojawia. Co, tak, tak. To jest w ogóle jak jakiś jak z jakiegoś innego własnego uniwersum, tam, jak Galactus, który kurwa się zbliża, czasami. jest grubo. Ale słuchaj, a propos, bo ja wspomniałem tam o. o, o ja wiesz, głupio też tam komuś sugerować, żeby trochę się ogarnął. Poza tym, ja nie wiem, to nie, nie moja sprawa, ale nie wiem, czy ty byłeś e, widzem serii Fuck That's Delicious z Actionem Bronsonem. Tak, oczywiście, że tak. No to dla ciebie jest niespodzianka, jest pierwszy odcinek nowego sezonu i też niespodzianka, ponieważ Action e, się wziął za siebie. I to tak hardkorowo. E, widziałeś, jak on te, okay, teraz wygląda? patrzę, uwaga. Nie, to nie uwierzysz w ogóle, to jest w ogóle niesamowite. Pierwszy, pierwsza podpowiedź. Otóż Action Bronson, Mr. Baklava, jeden z naszych chyba też ulubionych raperów, bo to jest w ogóle jego styl życia jest dosyć intensywny, tak, umie tak, rapować tak, tak. zajebiście i też świetnie gotuje, był też właśnie uznanym restaurantem. Tak, no, poza tym ciekawa postać, jeśli chodzi o takie mieszanie różnych wpływów. No Uuu. i mieszanie też niestety używek, bo on chyba spożywa najwięcej marihuany osób w ogóle. No tak. A pewnego dnia po prostu spojrzał na siebie i powiedział... Nie pewnego dnia, rok temu w marcu, jak, jak większość Dokładnie, osób spojrzał, spojrzał w, tak. i powiedział, o, mam teraz czas na wzięcie się za siebie, to wezmę się za siebie. Holy tak, fucking ale shit to opisuje to chyba w takim nagraniu, gdzie też dzieli się swoim jakby tym zestawem ćwiczeń, który, który tam proponuje. I że właśnie stanął na wadze, a tam chyba było, wiesz, ponad 300 funtów, e, nie wiem, ile to jest na Polski. E, dużo, nie? tak, chyba. coś jest 100. Sto... Nie, na pewno więcej, chyba z 400. On podchodził pod kilka... 150-160 kg wagi, nie? To tak 300 funtów to jest 136 kg 136 kg To jest 136 kg. Ale myślę, kilogramów. że ważył więcej, wiesz. A, bardzo bo on był już taki poważnie otyły, nie? Taki kurwa. Taki, widziałeś, że te, najgorsze, że wiesz, jak ktoś jest taki zapasiony, za spoko. On miał 400 wszystko, Każda waga jest, jeżeli jesteś zdrowy i się czujesz dobrze, to jest pięknie, ale o, u niego te, te, ten ryj taki spuchnięty i te, te łapy najbardziej. Widzisz, że ktoś ma przedramiona takie, że. No, no tak, Na garstkach ma problem, żeby kurwa ruszyć nad garstkami, bo ma tyle tłuszczu, siedziś no ziomek, no coś tyś zrobił ze sobą, ty nie umiesz kurwa, wiesz, byś nie był w stanie pomachać flagą, to jest baby bank. więc wziął się za siebie i zrzucił chyba ze 130 funtów, czyli dosyć dużo. Tak. E, no i teraz jest kurwa e, pakerem, jeba. No jest, jest bysiem takim ostrym, kurczę, widzę, tego brzucha nie ma. No jest po prostu tak, no jest, na, jest napompowany twardo i wolę, wiesz co, wolę, to, wolę tę transformację niż transformację rifrafa. Naszego drugiego z... ulubionego rapera. Ale co, on się na, też zrobił bykiem? Oh no, boy, boy? boy, no oczywiście, że tak. I do takim, pamiętasz, jak graliśmy z panem Coxem w WWE tak? All Stars i pan Cox zrobił w Creator I Character rafa, rafa, i Raffa? No to jeden do jeden tak wygląda. Pan Cox nie może o, do teraz świetne, przeżyć, że klubi... wtedy nie wysłał mu na Twitterze tego zdjęcia, bo teraz miałby proof i sprzedałby to pewnie jako NFT za miliony dolarów. No, Płukanie, co ty pierdolisz? To Cox by sprzedał to jako book deal, minimum. On i Obama. Następny. <laughs> Obama, mów kurwa. Nie, ma, nie, nie chcemy tych twoich wspomnień po prezydenturze. E, oto e, pan, e, pan Cox. E, Rifraf and I. <laughs> A to nie wiedziałem. Nie, tylko kwestia jest taka, że nawet chyba przeniosło się na pr realizację tego programu, który ze względu na to, że on trzyma już dietę, nie będzie tam chlał, wiesz, żarty wszystkiego, bo kiedyś Fact that, Dance Delicious to był po prostu już taki. No, żarcie do pożygu miejscami no tak. się, jak się wpaszą, oni tylko tacy, już żrą, już żrą się, i się tak kurwa. To trochę takie miejsca jest, takie przesada, nie? Tak piją jakieś drogie wina i tych burgerów tyle i tak, Jezus Mary, jak można żreć w ogóle. Ciekawi mnie właśnie, w którą stronę to pójdzie. Pierwszy odcinek to jest dosłownie z siłowni, także wiesz, że jest No dobra. Ale no, a propos tego, sprawdzę. ja nie wiem, czy ty jesteś e, świadom, ale styl życia Aksiona Bronsona, no może nie na taki, nie taką grandiokwencję, bez takiego, wiesz, takiego rozpasania, ale to też pan, e, ukochany zresztą przez wszystkich, Robert Makłowicz, e, który ma własny kanał na YouTube. E, nie wiem, czy oglądałeś może jeden z odcinków tego. Nie, nie, nie. Bardzo przyjemnie się to ogląda. Po prostu e, obcięte z bullshitu to, co było do tej pory realizowane w ramach tego jego programu w, w, w podróży w, w, w kulinarnych dla TVP, Robią to, co chcą. Idą do jakichś ziomków. Jest na przykład. Bardzo polecam serię pod tytułem Pan Robert Odwiedza Dalmację, bo to jest po prostu. On się chodzi po jakichś takich knajpeczkach, gdzie poznał przez lata tam podróży i te to jest takie po prostu wyluzowane, że ciężko yy, ciężko tego nie polubić. A, co spoko. Ja jest... pana Roberta zawsze, zawsze ceniłem. Jeszcze nawet jak był właśnie w niedzielę na dwójce, czasem sobie leciał, można było tam zawiesić oko, jak on próbował kluski śląskie zrobić ze złego rodzaju mąki na przykład na targowisku i mu tak. tam ludzie pomagali. To ten odcinek pamiętam. Słynny, o Jezu, jak, jaka to była Avanti. To była jedna z pierwszych większych Avanti takich, kurwa. Yy gdzie ludzie po prostu tamy, tamy ruszyły i, i mury Hebronu padły i ludzie wkurwieni, wiesz, tam, co ty, gdzie ty, gdzie co ty grasz? Nie, ale polecam ten program. No i oczywiście polecam w poniedziałek na starym, dobrym internecie poleci nowy odcinek znanej serii, ale w, w nowej wersji. Właściwie to niewiele się tam zmieniło, ale będzie dość dobra nazwa, także mam nadzieję, że ściągnie i bawcie się dobrze. Słuchaj, czy my mamy czas, żeby porozmawiać na temat... Um, najważniejszego wydarzenia ostatniego tygodnia, czy, czy nie bardzo? Ja mam czas. Pytanie, czy ty masz czas? Dobre. Czy to jest ja? najważniejsze wydarzenie 4-3? W formacie 4-3? E, tak jest, zgadza się. Wygrał e, Bayern Monachium, wygrał 4-3 z e, Frankfurtem Einhardt. Kurwa, nie wiem, czy tak się na... Nie, odwrotnie. Eintracht Frankfurt jest takie... Nie, oczywiście mówię o przyznaniu medalu e, zasług dla Polski dla Roberta Lewandowskiego. E, przede mną dostał, co mnie w ogóle martwi bardzo, bo jak już wspominałem, jesteśmy w podobnym wieku. I, e, chuj mu w dupę, no nie wiem co powiem. <śm> Ludzie chcą usłyszeć to. Nie, ja nie wiem, słuchaj, ja nie, mieliśmy, to może też powiemy tutaj też, żeby troszeczkę kuchni odsłonić. Mieliśmy plan, żeby trochę pogadać o tym Zack Schneider's Skat. Ale ja tego nie oglądałem, to jest strasznie kurwa długie. Jezu, to jest 4 godziny. Boże święty, pojebało ich. No, chyba, pojeba nie? no pojebało ich, ale podobno jest. Je Czekaj, ja sprawdzę, bo już nie sprawdzałem za dwa dni. E Snyder tak. Cut Reviews. Tak? O nie. Bo to podobno masz... jest, słuchaj, no bo no, drugie przyjście Mesjasza. No, jest w końcu, najlepszy no. film w historii na świecie. 95% ja, userów to lubiło. No, Jest tutaj, w ogóle Zack Snyder. Okazuje się, słuchaj, że jak masz... Okazuje się, posłuchaj, Zalew że słuchaj, ale users don't do drama. Jeżeli masz już uh -huh. po części nakręcony film, jeżeli masz yeah. dodatkowe 70 milionów dolarów i jeżeli dodatkowo A. masz całą wiedzę z re, z zebraną, bo już ten film yeah. wyszedł tylko w innej formie i teraz jakby yeah. wystarczy, że zrobisz fan na wszystkie odpowiedź, na ten cały feedback, który ten film już dostał i jeżeli tak. twój film nie musi się trzymać jakichś ram czasowych, których wymaga kino, A. na przykład, to okazuje się, że Da się uratować e, c, całą strategię. E, Ale to Warner Brothers to Teraz ma to sens z poprzedniej dekady. Pamię cofnijmy się jeszcze raz: mm -hmm. back the, the Trip to the memory lane, Hi. going back. back. Jacek Bromski nie słusznie oskarżany wówczas o zamordowanie e, konceptu i też szansy na z zekranizowanie w porządny sposób Wiedźmina który nak nakręcił film Wiedźmin, tak. a dopiero w serialu, który do dziś straszy e, jako hekser, e, mógł pokazać w pełni, jaka była jego autorska wizja świata spisanego przez Andrzeja Sapkowskiego. Tak. Wówczas oczywiście skórczy byki szybcy do oceny od razu, o panie Bromski, co żeś pan uczynił, e, wielkie tutaj, żeś poczynił szkody dla naszego ukochanego Wiedźmina Geraltem, zwanego. No, a on po prostu mówi, hola, hola, ja tylko wypuszczam najpierw film jako taki testowy, nie? <grym> <grym> to jest, Serio, to to jest może pierwsza wersja, nowa... no właśnie, no może... Dokładnie, praktyka, tak. demo, wypuścić. Ja chciałem się ciebie zapytać, co, jakie inne jeszcze można by wziąć filmy i, 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 i je przerobić? Na przykład, popatrz, ta niekończąca się po prostu dyskusja tak. na temat tego, czym mógłby być, czym mogła być franczyza Obcy gdyby tak. nie trzecia część. Zgadza się, tak. Bo która swoją drogą również uległa ciężkim zmianom, i też nadmienię, że oryginalny scenariusz Williama Gibsona. Tak został niedawno skomiksowany, tak to trzeba nazwać, czyli po prostu nie jest komiks, który jest oparty na, na, na tym pierwotnym scenariuszu Gibbsa. Tak, a, więc... a tym, który, którzy nie lubią czytać i patrzeć na obrazki ładne, ten nie, nie, no możemy polecić, możemy polecić no, tak. słuchowisko też na podstawie. Ah tak, na podstawie tego scenariusza. Ty to od razu. Dobrze spowiedziałeś, bo to jest takie cofnięcie czasu. Podobnież, bardzo ukochana i, i, i no cóż, też seria filmów, która dla wielu znaczy wiele, Hobbit. Gdyby po prostu um, seria Hobbit... Filmową. Release The Frodo Cut. No ja nic nie wiem, co powiedzieć po prostu. Tam jest jeszcze na pewno film zagrzebany gdzieś. Na tym... Bank jest jeszcze jeden film, oczywiście, że tak. Wyobraż sobie telefon do Petera Jacksona i yeah, Peter listen. How about you made? another hobbit. I my tam słyszy z drugiej strony. No! Ale i wiesz to... co, ja nie wiem, ja nie wiem, jak mam się odnieść do tego Snyder Cutu ogólnie. No jakby. Yeah ok, to jest ogromny fan serwis. Ja jakby się poddałem się. z DC w ciągu poprzedniej dekady, zarówno z komiksami, jak i z filmami. E, ale czy. No to je... Kurde, no nie wiem. No, może trzeba będzie to ja zmęczyć myślę, kiedyś. Sposób, może trzeba będzie to kiedyś zmęczyć sposób. te 4 godziny, ale mi jest tak ciężko jest. uwierzyć w to, że ten film od... o, wiesz, odkręca wszystkie te inne słabe filmy, które były przed nim. Nic z waraży się nie zdarza, jak mówiła e, noblistka, i to z tej przyczyny e, zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. E, to oczywiście mówiła pani Olga Tokarczuk w, w klubie Niebo na ja <laughs> się mogę sobie pozwolić, ale w tle pojawia się miasto, w którym, myślę, dokonamy e, odpowiedniej czynności, bo ja bym Cię prosił w takim wypadku, żebyś nie oglądał Schneider -Katu. Dobrze, I, e, nie, nie trzeba mnie namawiać. Ja po prostu wezmę, wezmę mikrofon i wszystko wskazuje na to, że ja będę miał chatę wolną w czasie świąt i siadamy. I nagrywamy po prostu naszą reakcję na bieżąco i klasycznie wracając do coś, co właściwie w czasach pandemicznych było no, hitowym dla wielu serią, czyli e, 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 Banter Banter Commentary Track. Po prostu do kurwa, rozumiesz proszę, ja Ciebie, Schneider -ka. Dobrze, możemy tak zrobić. I jeśli jeszcze A potem nie potem z tych śmiesznych lubuskich e, włości. To myślę, że i mikrofon dla pana Koksa się znajdzie. Oczywiście, czyli. że tak. Oczy ja jestem absolutnie jak najbardziej za tym. Potem porozmawiamy, no potem widzisz, będzie pan. Już myśleliśmy, że jak, nijak nie wynagrodzimy tego faktu, że skasowałem poprzedni <noise> <odcinek>, jak to Jest. <noise> a teraz się kurwa ze słuchawką y, telefonu... Tak, a ja, ja już się boję te, tego całego echa, które wyjdzie, bo nie wiem czy wiesz, ale mój głos dochodzi do ciebie z lekkim opóźnieniem, w związku z czym o, nawet jak ja nałożę te ścieżki naraz, to i tak słychać mój pogłos twojego, no ogólnie <noise> tak. Eee, banter, no nie, banter. To... <laughs> Jakość, już od sumie... dwóch lat. Zobaczmy, Stury. gdzie zaprowadzi ba nas trzeci rok tego wszystkiego. Ale słuchaj, jak A. na to, że jeden rok spędziliśmy w pandemii, kompletnie się nie widząc, to uważam, że poszło nam całkiem bardzo dobrze. Ten, te, ten drugi, czwarty Głupie, sezon, byśmy... w sensie drugi. No czwarty tak, bo ty niedawno sezon. też nie widziałeś w sumie. Ja, ja znowu schudłem. Ja że już 32 kg. A... Nie no, na święta w poparku przecież ten chodziliśmy yy, no. Faktycznie było widziałem. tak, faktycznie były nagrywane rzeczy. No i słuchajcie, polecamy wszystkie nagrywane rzeczy też na kanałach zaprzyjaźnionych. Mam nadzieję, że seria Stary, Dobry Internet Wam przypadła do gustu. My tam, ja się tam staram robić, nikt nie pyta, ale, ale odpowiadam. Ja się nam starać rzeczy robić taki pigi friendly bardziej, żeby to było e, o taki da, po prostu sobie coś włączyć, żeby leciało w tle, nie za dużo przekleństw. Od czasu do czasu tam ktoś powie, kurwa, Ci to mówi zwykle Bartek Walos, e, więc nie jest tak źle. E, dobra, nie mamy chyba czasu się przedstawić, niestety. Nie, ale, ale... to będziemy mieli czas w następnej połowie roku, jak, jak będziemy Tenetem wracać e, do początku tego roku, także. Także to tak, na luzie, Rebcak. tymczasem pozdrawiamy. Ja, o, ja ale czekaj, masz co to może. zawsze od tyłu, bo, bo pamiętam, że to był kiedyś cały fat pod tytułem wymyślanie imion. Ee, od tyłu. Do fantazy, odwracając swoje imiona. Tak było kiedyś. Ludzie naprawdę nie mieli rozrywek. No, no nie, i repcak to nie jest dobre To nie no jest nie, dobre. To jest imię. taki, taki. Po no, spodziewałbym coś... się go w polskiej fantastyce? Pani Ziemiański, proszę o tak. telefon. Repcak, do nas sprzedaż. Lubię... Proszę o telefon, żebym miał co, kurwa, skasować numer jakiś. <laughs> Pierdalać śmierć. Dobra, słuchajcie, pozdro na rejonie, trzymajcie się i do usłyszenia niedługo, nie? Tak.